gorzej, ale nie ma z Brytanią. Dzień dobry, witamy wszystkich naszych kochanych maturzystów. Ja się nazywam Krystian Karczyński. Ze mną jest w naszym zdalnym studiu pani Ania Zalewska. Witamy serdecznie. I pani Asia Grochowska. Witamy, witamy serdecznie. My jesteśmy z firmy Etrapes i robimy matematyczne kursy dla maturzystów również. Dlatego dzisiaj sobie robimy takie małe święto. Przy okazji tym, czy my sobie możemy pozwolić na święto, nie wiem jak tam wasze nastroje i humory. Autorką kursów dla maturzystów jest właśnie Ania. No i sobie dzisiaj przyjrzymy się tej maturze, co dzisiaj była. Zachęcam was bardzo serdecznie do zadawania pytań na naszym czacie. A matura, no matura, zrobiliśmy ją, znaczy ja tam najmniej, ale dziewczyny zrobiły. Zaraz tak ogólnie sobie o niej pogadamy. Mamy prezentację z tą maturą, mamy zrobione zadania. Które was tam szczególnie jakoś zajęło, to bardzo proszę piszcie na czacie. Dzisiaj będziemy mieli gościa specjalnego. Połączymy się z panem Krzysztofem, który jest egzaminatorem oraz weryfikatorem zadań maturalnych, a także przewodniczącym Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem. Także za jakieś pół godzinki będziemy się łączyć z panem Krzysztofem i się go spytamy, jakie są jego wrażenia i emocje związane z tą maturą i czy takie same jak nasze. Dzisiaj robimy live'a, dzisiaj wszystko jest na żywo, dzisiaj wszystko jest w emocjach, natomiast później swoją drogą na bardzo spokojnie i na bardzo powoli i na bardzo krok po kroku rozwiążemy wszystkie zadania maturalne i wrzucimy na nasz kanał YouTube Etrapes. Także no, oddaję wam głos. Wyście pracowały nad tą maturą, robiłyście zadania. Pierwsze zadanie tradycyjnie, jak zawsze, najczęściej się powtarzające, czy była trudna. Ania, czy była trudna? Jak oceniają państwo stopień trudności tegorocznej matury? Sakramentalne pytanie. Było parę takich zadań, że sobie pomyślałam, że no jest to podchwytliwe i że na przykład zadanko zamknięte to by się nadawało na zadanie w sumie otwarte za dwa punkty. Były takie, natomiast co było też specyficzne, tak jak i na tej próbnej, no, przede wszystkim to, że mamy okrojony ten arkusz, czyli jest 45 punktów, a nie 50 i troszeczkę inny rozkład zadań i z zadań otwartych było tylko jedno na 5 punktów, reszta było na 2 punkty, więc zupełnie to inaczej była, niż te... To była trudna czy nie? Aha, ja, słuchajcie, ja nie znam zadań, ja nie widziałem ich na oczy, także nie wiem, muszę się dopytywać o wszystko. Była trudna? Ludzie piszą, patrz, 100%, 100%, 100%. No właśnie, dało się zrobić 100%. Nie było takiego zadania, gdzie bym się czuła jakoś mocno zaskoczona, gdzie bym się dłużej zastanawiała, jak to zrobić. W jednym tylko miejscu tam się zastanawiałam, jak to zrobić, żeby było jak najprostszą metodą, a nie ogólnie, jak to zrobić, żeby to nie było rozszerzeniem. Tylko właśnie jak to zrobić tak najbardziej bazowo i nie było właśnie takich jakichś ekstra trudnych, zaskakujących zadań moim zdaniem, aczkolwiek niektóre były trochę może podchwytliwe, dało się pomylić. Asia? No a tak, Asia, no ja myślę, że były łatwiejsze, zdarzały się albo oryginalne, albo nawet jakieś tam trudne, nieco łatwiejsze niż ta dzisiejsza, ale ta nie powstała najtrudniejsza na górę. Były zadania bardzo proste i bardzo matematyczne, ale niektóre były takie, jak Ania, podchwytliwe, że trzeba było chwilę pomyśleć. No i czy z tego, co was zrozumiałem, to była zupełnie typowa maturka, taka jak wszystkie inne? No tak, tak, aczkolwiek wydaje mi się, że widać tutaj to, że chcieli troszeczkę okroić i trochę może ułatwić przez to, że
podać rękę. Tak? Półtorej roku w domu. No, że jest to okrojone. No. Ze wskazaniem na łatwiejszą. Moim zdaniem tak. Ze wskazaniem na łatwiejszą. Ze wskazaniem na łatwiejszą. Było jakieś jedno bardzo dziwne zadanie, nietypowe, tak jak zawsze jest? Wiecie, o co mi chodzi? Takie nie według schematu. Chyba nie. Myślę, że mógł być problem z tym zadaniem z dowodem algebraicznym, bo tam o dziwo nie było wzoru skróconego mnożenia, czego się zawsze wszyscy spodziewają w dowodzie algebraicznym. Tam tego nie było. Tam trzeba było sobie to inaczej zrobić, ale myślę, że jak ktoś tam pokombinował, może ładniej, może mniej elegancko zrobił i jakoś tam doszedł do tego, co miało być. Z dowodami to jest zawsze, nie? Problem. Ale na pewno był łatwiejszy dowód algebraiczny niż na próbnej, gdzie tam dowód był taki z kosmosu, nie? Które to było na tej próbnej, takie te kultowe zadania, już nie pamiętam. To co Marek? Pytaliśmy wszystkich, czy ktoś ma jakiś łatwiejszy sposób niż to, co my mamy, bo tam niektórzy wpadali na super fantastyczny pomysł F od 1, tak też CKE zaproponowała, tylko no jakby... A żeby było jasne, rozliczeni tam jesteśmy wszystko na nagrody przyznane. Jest wszystko rozliczone. Było parę propozycji, także fajnie. Tym razem nie mamy takiego zadania, żebyście nam pokazali łatwiejszy sposób, bo wszystkie były takie bez... Że nie ma co nawet zadawać, nie? No, chyba tak. Ludzie, piszcie na czacie, bo się chyba zgadzacie z nami, że to jest taka dosyć typowa była matura, tak? Piszcie, no jak właśnie, wam poszło. Nie było też żadnej ciężkiej geometrii, mi się wydaje. Ciężkiej geometrii nie było. No nie było, nawet sam dowód ten geometryczny taki. Nie dowód, tylko liczenie w tym zadaniu. Także takie, no, chyba prostsza niż trudniejsza, tak mi się wydaje. Też jestem tak samo, myślę. Okej, słuchajcie, napiszcie, jakie macie pytania o jakieś konkretne zadania, tak, albo może co wam pokazać. Które zadanka omówić, pokazać. No, od czego zaczynamy, my mamy wszystko. Z tego, co widzę, to wszyscy już wiecie dokładnie, gdzie macie jakie błędy, wszyscy już wiecie dokładnie, ile macie punktów, tak? Nic zaskakującego. Tutaj także nie będzie chyba. Chyba idziemy do domu właściwie, tak? Jak wszystko wiecie. No ale nie, tak dobrze to nie będzie. Zdałem przez panią Annę Z. Dziękuję pani i kocham panią. Dobra, mamy pierwsze już przysłowiowe requesty. Może od pierwszego z brzegu, bo nie ma tego tak dużo. Czy jeśli w zadaniu otwartym... Nasze kultowe pytanie, typowe pytanie, czy mam jeden punkt, jak coś tam pominąłem, czy dwa. Czy w zadaniu otwartym z prawdopodobieństwem, jak skróciłam tylko do 2/6, czyli rozumiem, że nie do 1/3, to mam 1 czy 2 punkty? Ja myślę, że będą jak ktoś nie 2, skrócił. Natomiast jakby poczekajmy tutaj na naszego gościa, który jest egzaminatorem. Ale powiedz, dobra. Będzie w stanie tutaj bardziej profesjonalnie się wypowiedzieć. Dokładnie. Dzisiaj mamy dla was niespodziankę. Będziemy mieli własnego prawdziwego egzaminatora. On wam powie tak autorytarnie i bardziej niż takie nasze. Ale ty byś dała 2, tak? No, myślę, że tak. Aczkolwiek wiem, że różnie te klucze chodzą. Dobra. To z sinusami i kosinusami. Tam było chyba kilka z kosinusami i sinusami, tak? Ania, wiesz, o co chodzi? To z sinusami i kosinusami. Tak, nie to, żeby rozpisać to wyrażenie. Które z sinusami i kosinusami, Alex? Ono było w otwartych, bo to właśnie. W otwartych czy w zamkniętych? To chyba to. No jest z sinusami i kosinusami. No, to jak wygląda... to nie jest z sinusami i kosinusami, to ja nie wiem, co jest. To nie było takie tragiczne tutaj w zasadzie, no jak ktokolwiek przećwiczył, to powinien tu skojarzyć tą jedynkę trygonometryczną w tym liczniku i tu w tym mianowniku. No jaki raczej. Rzucamy tutaj ten sinus na drugą stronę i mamy, że kosinus kwadrat to jest 1 minus sinus kwadrat, czyli dokładnie ten mianownik. To samo robimy tutaj w drugą stronę, czyli przerzucamy
sinusa, mamy sinus kwadrat, to jest 1 minus kosinus kwadrat, czyli ten licznik. No jak tu powstawiamy, to się nam wszystko tu pięknie skraca, tu się kosinus z jednym kosinusem skraca, tu jeden sinus z sinusem, no i zostaje nam sinus przez kosinus, czyli tangens. A więc jak ktoś tutaj kojarzy te najbardziej podstawowe i najczęściej używane wzory w trygonometrii, jeśli chodzi o takie przekształcenia trygonometryczne, a nie o tam funkcje trygonometryczne kąta ostrego. A już, wow, czekaj, ja się na chwilę tak sięgnąłem po kawę, odwróciłem wzrok od ekranu i wróciłem i już było rozwiązane. No, szybkie zadanie. Wow. Czekaj, dobra, no to szybka, szybka piła. Słuchajcie, test dowodami. Test dowodami, test algebraicznym? Pewnie otwarte, nie? Gdzie my tu jesteśmy? A było w zamkniętych dowodach? No nie, no w zamkniętych nie ma dowodów. Zamknięte po 30, więc to się pytam w ogóle. Udowodnij, że A jest prawidłową odpowiedzią. Zadanie na dowód. Tak. No to właśnie to, co mówiłam, że takie niestandardowe, jeśli chodzi o dowód algebraiczny. No i w sumie fajnie, bo jak jest dużo było, Ale ja masz dużo podziękowań masz. Ludzie ci dziękują, wiesz, że pomogłeś ludziom. Także fajnie, no. To fajnie. Cieszę się, że pomogłam. Tu mamy to właśnie zadanie z dowodem algebraicznym, w którym nie pojawiają się żadne kwadraty, więc chociaż no wiadomo, że jak pomnożymy sobie tutaj te nierówności jakoś stronami, to jakieś iloczyny nam wyjdą. Tylko zawsze zadania dowodowe zaczynajcie od wypisania sobie założeń, czyli tutaj mamy, że trzy dodatnie liczby ABC, a większe od zera. Zobaczcie, że to jest nawet taka ciekawa rzecz, że jak powiększymy licznik, ja się zawsze zastanawiam, jak powiększymy licznik o mianownik o tą samą liczbę, to dostaniemy większą liczbę czy mniejszą od ułamka? W sumie nawet takie ciekawe pytanie i się okazuje, że większą. A. No tu mamy jeszcze ten ułamek taki specyficzny, że jest A mniejsze od B, czyli że to jest mniejszy od 1, nie? Licznik jest mniejszy od mianownika. Tak, ułamek właściwy, czyli tu mamy licznik mniejszy od mianownika. No i jakby chcemy właśnie udowodnić, że jeżeli dołożymy jakąś liczbę dodatnią do takiego ułamka właściwego, do licznika i mianownika, to dostaniemy liczbę większą niż ta wyjściowa. I tutaj jest łatwo zrobić tak bardzo nieelegancko i trochę jest też łatwo narobić problemów, bo jak mamy ułamek, coś tam ułamek, to niektórzy od razu lecą na krzyż. I generalnie okej, można powiedzieć, że tu polecimy na krzyż, tylko jak mamy równanie, no to wiadomo, że między tymi mnożeniami wstawiamy równa się, a tu wstawimy kabiu trafił, jakby zależy, co pierwsze ze sobą pomnożymy, tak, co stanie z lewej, co z prawej strony, ta nierówność będzie wyglądać, więc ja tu proponuję nie mnożyć tak po prostu na krzyż. Poza tym mamy nierówność, więc mnożenie nierówności to zawsze trzeba wziąć pod uwagę, przez co mnożymy, bo jeżeli mnożymy... Ale to są dodatnie, nie? Tak, no jeżeli mnożymy przez liczbę dodatnią, to nie zmieniamy zwrotu, jeżeli mnożymy przez liczbę ujemną, to zmieniamy zwrot, więc jakby nie było tu tych założeń, to nie możemy poprzemnażać byle jak, ale tutaj możemy, tylko że ja proponuję tego właśnie nie mnożyć na krzyż, bo się potracimy z tymi zwrotami nierówności, to zapiszemy jakby, czy napiszemy B razy A plus C najpierw z lewej strony, a z prawej strony A razy B plus C, czy zaczniemy w tą stronę, z lewej będzie A razy B plus C, a z prawej będzie B razy A plus C, więc jakby nie mnożyć tak na krzyż tak se byle jak, bo między tym tylko pomnożyć to tak, przez te mianowniki. I to można to zrobić na przykład po kolei po jednym. Jak ktoś widzi, to może zrobić dwa naraz, ale można zrobić po jednym, czyli mnożę przez B, ale do tego fajnie by było dopisać komentarz, że wiem, że mogę pomnożyć przez B, bo B jest dodatnie, więc nie zmieni mi się zwrot nierówności, wyjdzie mi coś takiego. No i teraz mnożę przez ten drugi mianownik, no tu mam, że B plus C, no ale skoro B i C są każde z osobna większe od zera, to ich suma też jest większa od zera, więc znowu mnożę przez coś, co mi nie zmienia zwrotu nierówności, no i wyszłam już z ułamków. Można powiedzieć metodą na krzyż, ale robić to proszę powoli, pojedynczo, żeby nie zamienić kolejności przez przypadek, nie? No i teraz jakby co z tym można wykonać, jakieś działania, czyli wymnożyć. Tu nam powstały cztery elementy, cztery wyrażenia, ale całe szczęście dwa się skracają, zostaje nam tylko coś takiego. No i jak mamy pokazać, że to jest prawdziwe? Jeszcze mamy tutaj to, że A jest mniejsze od B. Ktoś powie, że podzielę przez C i będzie. No w sumie można, tak jak tu mnożyliśmy przez jakąś rację, to możemy też podzielić przez C, bo C jest większe od zera.
Tak, a można też tak bardziej elegancko, ja bym wolała w taki sposób, bo to jest bez takiego właśnie, o, w sumie warunki są takie, że mogę, więc sobie tak podzielę, tylko przerzucić na lewo. Jak wyciągniemy, no, Brynner Reniger się ze mną zgadza. Sorry. Jak wyciągniemy teraz C przed nawias, to dostajemy iloczyn, a iloczyn z nierównością do zera łatwo jest udowodnić. Wiemy, że C tak wprost jest po prostu większe od zera, a tu mamy A minus B, ale jeśli mamy, że A jest mniejsze od B, to jak... Co to by się stało? O, wypaliło korki. Jak A jest mniejsze od B, to jak sobie B przerzucimy na drugą stronę, to mamy, że A minus B jest mniejsze od zera, czyli tu mamy coś ujemnego, nie? Czyli mamy dodatnie razy ujemne, czyli faktycznie ujemne. Fajnie jest jakiś komentarz tam dopisać, żeby było wiadomo, że to jest koniec, a nie, że coś tu pokryklaliśmy, ale nie wiemy, co dalej. Czyli jak mnożymy liczbę dodatnią przez liczbę ujemną, to otrzymujemy faktycznie liczbę ujemną, czyli kończymy dowód. No i to jest wszystko. To jest tak, myślę, normalnie zrobione. Kuba Karwacki pyta, czy jeśli przemnożyłem bez komentarza, takiego ładnego twojego, ale zapisałem założenie, to będzie OK, czy nie będzie OK? No myślę, że będzie, no to jest za dwa punkty, więc tutaj jakby... Myślę, że będzie OK, no gdzieś tam te założenia są, nie? Najlepiej właśnie je wypisać osobno, nie tylko, że są w poleceniu, ale je wypisać, żeby jakby egzaminator też widział, że zwróciłam na to uwagę, że zachodzi takiego. Więc gdzieś tam na tej kartce jest napisane, że B jest większe od zera, tak mnoży przez B, to mnoży przez liczbę dodatnią. Natomiast okay, dla pewności, jak ktoś ma przećwiczone, to warto pamiętać, żeby dopisywać takie komentarze, żeby właśnie potem nie było takiego pytania po egzaminie, czy mi to zaliczą, czy mi tego nie zaliczą, bo w sumie to nie wiem. Więc jak dopiszemy, to na pewno będzie wszystko absolutnie jasne. Ja zawsze mówię, żeby rozwiązania robić tak, jakby to miał czytać nasz kolega, który sam nie rozwiązywał tego zadania, tylko patrzy tutaj, stara się zrozumieć, co ja tu napisałam. Żeby on, czytając to wszystko, rozumiał, co tutaj się dzieje, skąd to się wzięło, dlaczego tak mogę zrobić. No bo wiadomo, że egzaminator się zna na matematyce i będzie ogarniał, o co tutaj chodzi, co tutaj jak napisał. Ale tak najlepiej pisać, żeby kolega, który tego nie rozwiązywał, zrozumiał wszystko i był przekonany 100%, że rozumie i że wszystko jest tutaj jasne i nie ma w ogóle wątpliwości co do rozwiązania. Okej, okay. No to słuchajcie, może połączymy się, mam już sygnały, że nasz gość specjalny jest gotowy, także może się spróbujemy z nim połączyć. Witamy serdecznie pana Krzysztofa Oleś. Pan Krzysztof jest nauczycielem w trzecim liceum ogólnokształcącym w Chorzowie, egzaminatorem, weryfikatorem maturalnym, a także przewodniczącym Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Tak, dobry wieczór, bardzo mi przyjemnie. Dobry wieczór nam również. Panie Krzysztofie, ile już błędów do tej pory zrobiliśmy? Jak jest źle bardzo? Na razie jest super. W ogóle jest dobrze. Mnie komentarze, tak, bo mam wrażenie, połączyłem jest się zaraz o godzinie 18 i się ucieszyłem, że zdający się cieszą. Ja tak postanowiłem sobie tu na kanapie ułożyć takie podusie. Jest duża radość. Tak. Wrażenie, że ci, którzy dzisiaj pisali maturę, to też mogą właśnie na takich podusiach się oprzeć i zrobić jedno wielkie uff. Samo rozłożenie egzaminu maturalnego, samo to, jak sobie wypisałem, 28 zadań zamkniętych, co stanowi 62% możliwych punktów do zdobycia, to już dla wielu osób było sprzyjające, a wydaje mi się, że zadania otwarte należały, no, jak tak patrzę w perspektywie czasu, do jednych z prostszych. To oczywiście nie oznacza, że one są banalne, że one wszystkie są takie natychmiast do rozwiązania, kiedy człowiek siedzi przed arkuszem o godzinie 9:10 w sali egzaminacyjnej, bo przecież stres jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na rozwiązywanie zadań. Natomiast wydaje mi się, że nie było strasznych zadań. Nie było na przykład zadań bardzo trudnych rachunkowo, takich, gdzie liczymy i można się po prostu wykończyć, bo nie wiem, geometria analityczna, w tym roku aż pięciopunktowa, kończy się strasznymi rachunkami. Przecież te rachunki w tej geometrii analitycznej były
naprawdę bardzo, bardzo proste, choć może rysunek, jeżeli ktoś chciał zrobić, no to współrzędne tych punktów mogły troszeczkę, że tak powiem, zaskoczyć, ale myślę, że wiele osób po prostu wzięło, przeliczyło i zakończyło sprawę. Ja jestem bardzo zadowolony z tego arkusza, bo myślę, że egzaminatorom też będzie się go bardzo przyjemnie sprawdzało. Wydaje mi się, że w zadaniach nie było, co czasem się zdarza, pewnych niejednoznaczności w sformułowaniu. Czy na przykład było takie zadanie zamknięte, o ciągu wyraźnie zasugerowano, mówię o tym zadaniu, gdzie wyrazy tego ciągu miały być niedodatnie, trzeba było stwierdzić, ile ich jest, wyraźnie zasugerowano zakres ena, żeby nie było dyskusji, prawda, czy teraz informatycy rozważają wyraz zerowy ciągu, czy nie rozważają, bo to czasami są potem dyskusje do niczego nieprowadzące. Tak patrzę na swoje notatki, bardzo podobało mi się jakieś takie zadanie o pięciokącie wklęsłym, tak to zadanie nazwałem, takie z tymi kątami, takie właśnie, żeby troszeczkę popatrzeć i trochę pokombinować, takie troszeczkę nietypowe, zadanie o bałwankach, prawda, ci wszyscy myśleli, że nie będzie okręgów stycznych, no to były okręgi styczne, ale uwaga, zgodnie z zapowiedzią nie trzeba było skorzystać z własności okręgów stycznych, tylko po prostu trzeba było zapisać, prawda, równość związaną z polami. No więc natomiast bardzo, i przed chwilą słyszałem pana, panie Krystianie, zwrócił pan uwagę na to zadanie algebraiczne, wreszcie nie było wzoru skróconego mnożenia w sensie takim dosłownym, natomiast bardzo mi się podobało to, że to jest pewna piękna własność ułamków, prawda? To jest właśnie, na co przed chwilą, chyba 5 minut temu zwrócono uwagę, no przepiękna rzecz, bo my patrzymy w tych dowodach algebraicznych tylko i wyłącznie na jakieś A, B i żeby coś tam wyszło, a to jest bardzo ciekawa własność ułamków i można się teraz zastanowić. Ja się zawsze zastanawiałem nad tym, jakbym dodał do licznika i do mianownika tą samą liczbę, to czy to jest tak, że to będzie zawsze mniejsze albo zawsze większe? To jest bardzo piękna sprawa. Myślę, moje wątpliwości się rozwiały. Patrzący na nasze spotkanie mogą się na przykład zastanowić, pani Ania zwróciła uwagę na ważność założeń. Wydaje mi się, że bardzo fajnie jest zawsze analizować zadanie, wywalając pewne założenia. To znaczy, co by się na przykład w tym zadaniu zdarzyło, no gdyby ta któraś liczba była ujemna, to wiadomo, te nierówności by nie przechodziły, ale zastanowić się na przykład, co by było, gdyby jednak A nie było mniejsze od B, to co, w tych ułamkach takich, których wartość jest większa od 1, to ta tak nie można w liczniku, w mianowniku dodać, żeby nierówność się zachowała. Są bardzo ciekawe pytania właśnie związane z ułamkami, a nie tylko ze skaczącymi literkami. Więc powiem szczerze, że bardzo mnie cieszy to, że nie męczono maturzystów, a w związku z tym także nie będzie się męczyć egzaminatorów zadaniami wieloetapowymi na dużą liczbę punktów. Te zadania otwarte były zadaniami dwupunktowymi, było 6 zadań 2-punktowych i 1 zadanie 5-punktowe i tak naprawdę tylko to jedno było takie bardzo rozbudowane. Przyznają Państwo pewno, że to też jest takie zadanie ratujące. Takie zadanie, mówię o geometrii analitycznej, na wyciskanie punktów. Nie wiemy oczywiście, jak będą wyglądały schematy oceniania, ale proszę zwrócić uwagę, że tam masz można sobie 5 punktów za to zadanie, prawda, z geometrii analitycznej i w tym zadaniu, myślę, już będzie można za pewne drobnostki dostawać punkty. Ja tylko powiem pewną rzecz, bo wiem o tym, że egzaminatorzy reprezentujący każdą z okręgowych komisji egzaminacyjnych, a ich jest trochę w Polsce, pewno w najbliższy weekend spotkają się, być może w tym roku zdalnie, ale w Warszawie i będą dyskutować nie o schemacie oceniania takim podstawowym, bo przypomnę, że każdy autor zadania musi opracować taki schemat. On jest jakby schematem wzorcowym, no ale przecież maturzyści zawsze nas zaskakują różnego rodzaju rozwiązaniami i przypominam wszystkim piszącym, że taka książeczka, którą dostaje egzaminator właśnie już po tych dyskusjach w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, po specjalnym szkoleniu, które kończy się testem, także żebyśmy wspólnie zawsze mogli opracować jednorodny sposób oceniania. Każda taka książeczka zaczyna się hasłem, że jeśli zdający przedstawi inne rozwiązanie niż to przewidziane, no właśnie w tych proponowanych rozwiązaniach, to jeśli ono jest po prostu poprawne matematycznie, to musi być ocenione na maksymalną liczbę punktów. Wtedy takie nietypowe rozwiązanie wysyła się do odpowiedniej komisji,
komórki i ono jest, że tak powiem, włączone do tych schematów, które każdy egzaminator w Polsce musi znać. Czyli jeśli jakiś Jasiu, a właściwie pan Jan, bo to egzamin dojrzałości, choć właściwie maturalny, świadectwo się nazywa świadectwem dojrzałości, pan Jan w Szczecinie znajdzie jakieś nietypowe rozwiązanie, to w tym momencie ono po dyskusji egzaminatorów nad tym nietypowym rozwiązaniem staje się rozwiązaniem typowym. Czyli nie ma tak naprawdę na matematyce takiego pojęcia wstrzelenia się w klucz. Dlatego, że jeśli ktoś swoim rozwiązaniem nie wstrzeli się w to, co jest proponowane egzaminatorom, to egzaminator jest obowiązany do tego, żeby zgłosić nietypowe rozwiązanie i ono właśnie, tak jak powiedziałem, staje się typowym. Przedstawia się wtedy propozycję oceny takiego nietypowego rozwiązania, jeżeli ono jest wieloetapowe, tak żeby wszyscy w Polsce, którzy by takim schematem podążyli, mogli być po prostu tak samo ocenieni. Było pytanie o prawdopodobieństwo, kiedy się wsłuchiwałem, jedna z pań bodajże... Czy jak dwie szóste, ktoś nie skrócił do jednej trzeciej? Popatrzyłem na treść zadania, wyraźnie w treści zadania nie żądano w tym roku, żeby ten ułamek był nieskracalny, a zatem nie ma żadnego problemu, żeby za takie dwie szóste notu otrzymać dwa punkty. To w ogóle jest bez... Bardzo się cieszymy. To Panie Krzysztofie, niech nam pan, skoro już mamy tutaj taką niezwykłą okazję gościć pana, niech pan nam zdradzi coś od kuchni. Jak, przede wszystkim, kto te zadania układa, kto je wymyśla? Jest coś takiego jak taki bank zadań. Parę lat temu. Bank zadań. Tak. Jest ogłoszony konkurs na zadanie i właściwie konkurs. Zadanie można zgłosić do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Tak, tworzy się pewnego rodzaju bank zadań. Jest pewna grupa osób, które wybierają zadania. Ta grupa, ja tu teraz o pewnych rzeczach mówię właściwie w ciemno, dlatego że ta grupa do końca się nie zna. Dlatego, żeby nie można było, że tak powiem, odtworzyć całego arkusza, prawda? Czyli na przykład jest pewna grupa osób, która się zastanawia nad tym, jak sprawdzić geometrię na maturze, a inna grupka osób się zastanawia nad tym, a jak sprawdzić funkcję kwadratową. Nie ma takiej grupki, która, że tak powiem, całościowo siedzi nad pełnym arkuszem. Arkusze ludzie się pytają na czacie, czy mogą swoje zadania wysyłać. Bo już jeżeli Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi taki konkurs, on chyba w tym roku nie został ogłoszony, to tak. To tak, dlatego że właściwie każdy może być autorem zadania. Jest coś takiego jak Centralny Zespół Egzaminatorów Maturalnych, to się nazywa CEM i oni potem też patrzą na te zadania i uwaga, zadania są standaryzowane. Muszę powiedzieć, że w Liceum Batorego, w którym pracuję, co jakiś czas standaryzuje się matury, to znaczy przyjeżdża najczęściej przewodnicząca matematyczna, jeśli chodzi o egzamin maturalny z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie i uczniowie wybranych szkół różnych, bardzo różnych piszą niektóre zadania, absolutnie nie otrzymują żadnych całych arkuszy, bo nigdy czegoś takiego nie ma, tylko otrzymują takie cząsteczki. Nie otrzymują arkusze, otrzymują na przykład dwa zadania, trzy zadania i potem następuje bardzo głęboka analiza tego, co oni napisali. Dyskusja z nauczycielami, czasem niektórzy nauczyciele otrzymują zadania, które muszą włączyć na przykład do jakiegoś sprawdzianu, nie informując uczniów jeszcze wtedy przecież szkoły, że to jest takie zadanie testowe i przede wszystkim zwraca się uwagę na to, żeby zadanie, o czym już dzisiaj powiedziałem, było jednoznaczne, żeby nie było jakiejś innej, niesamowitej interpretacji zadania, które to spowoduje, że uczeń najczęściej bardzo dobry pójdzie w jakieś rozumowanie całkowicie inne, odczytując inaczej treść. To się szczególnie sprawdza i dotyczy to szczególnie poziomu podstawowego, bo właśnie ci najbardziej ambitni, oni czasami patrzą na zadanie, które jest dla osoby, no użyję tego sformułowania, przeciętnej, oczywiste, jednoznaczne, oni nagle zaczynają drążyć, o co tu jeszcze może chodzić, bo przecież jak rozwiązałem zadanie w pół linijki, no to przecież to już nie może być koniec. Myślę, że rozmawiamy tutaj niektórzy chwalą się, jakie mają wyniki już podliczone, rozmawiamy tu w gronie osób też bardzo dobrych, no więc jak taka bardzo dobra osoba rozwiąże zadanie z geometrii analitycznej w cztery linijki, czy w trzy linijki, to może się nagle zastanawiać, a może
tam jest jeszcze drugi przypadek, a może to ABC może być w inną stronę, prawda, a może nie może. I taki właśnie bardzo dobry uczeń może się nagle zacząć zastanawiać nad czymś, nad czym przeciętny się nie zastanowi, no i zaczyna się denerwować. Więc w poprzednich maturach było dużo takich, były też takich zadania takie, że... prawda, basen, był interpretowany przez autorów zadań jako powierzchnia lustra wody, a niektórzy zinterpretowali powierzchnię basenu jako powierzchnię pewnej bryły. Kiedyś na poziomie rozszerzonym był wielomian, o którym nie zapisano, że jest stopnia trzeciego. I właśnie to miała na myśli, tak. I uczniowie dociekliwi. Ci najlepsi. Tak. Właśnie mieli z tym problem, bo ci, którzy popatrzyli schematycznie, założyli, że to jest wielomian trzeciego stopnia i tyle. Ale muszę powiedzieć, że... Ale w tej maturze nie było takich historii, nie było moim zdaniem. Właśnie jak miałem pewne wątpliwości, bo czasami się pojawiają, czy zero jest liczbą naturalną i to nagle wchodzi, prawda? To jest kwestia czystej umowy, ale jeżeli to zaczyna, że tak powiem, skutkować innym wynikiem w zadaniu testowym, to są czasami takie podchwytliwości, ale w tym roku moim zdaniem takich nie było. Patrzyłem na to w te i we w te. Także panie Krzysztofie, ile pan ma matur do sprawdzenia w tym roku? To zależy, jak wygląda dany ośrodek egzaminacyjny. Najczęściej egzaminator, to różnie bywa, może otrzymać 40 matur, może otrzymać 50 matur, może otrzymać 30 matur. To naprawdę bardzo mocno zależy. Brzmi to nie tak źle. Tego. No jest na to czas, wydaje mi się, chociaż pamiętajmy, że egzaminatorzy sprawdzają te matury w weekendy, więc czasami rozpoczynanie sprawdzania gdzieś tam rano w niedzielę może być odrobinę męczące, dlatego że przecież sprawdzają głównie nauczyciele, którzy także pracują w szkołach, więc proszę mi wierzyć, że jak się przeprowadza test w piątek wieczorem, egzaminatorzy zbierają się, dyskutują o kluczu i potem późnym wieczorem przeprowadza się taki test właśnie, nie żeby tu wystawiać oceny, tylko żeby ujednolicić pracę w zespole, ujednolicić ocenianie, to ludzie są naprawdę bardzo zmęczeni. Czasami nauczyciele przychodzą po prostu po 8 lekcjach, prawda, do ośrodka egzaminacyjnego, żeby takie matury sprawdzać. Ale muszę powiedzieć, że ogromnym plusem jest zewnętrzność sprawdzania egzaminu maturalnego. Nie ma tego obciążenia. Ja także sprawdzałem kiedyś tak zwaną starą maturę, kiedy jednak wiedziało się, komu się maturę sprawdza. To było każda matura jest obciążająca, proszę mi wierzyć. Ja nie znam odpowiedzialnego egzaminatora, który podchodzi sobie nonchalant do punktacji. My wiemy, że ten jeden punkt może ważyć o wszystkim i najczęściej mówi się o tych granicznych liczbach punktów, a pamiętajmy, że graniczna liczba punktów jest właściwie na każdym etapie. Jeżeli ktoś chce się dostać na bardzo dobre kierunki, to przecież dla niego liczy się także jeden punkt już na pułapie 96% czy 98%. Czy tak, oczywiście, to już jest walka. Panie Krzysztofie, tu może tak. Panie Krzysztofie, czy moglibyśmy jakieś takie bardziej się podpytywać, jakieś takie bardziej szczegółowe pytania pozadawać o te zadania, bo ludzie mają widzę tu nawet na czacie, można. Czy kartę odpowiedzi sprawdza komputer? Sprawdza komputer, nie. Sprawdza komputer, przy czym informatycy, którzy wkładają, że tak powiem, te karty do skanerów, jeżeli się pojawia jakaś wątpliwość, no to w tym momencie taka karta jest, że tak powiem, odrzucana i wtedy następuje jej jeszcze ponowne, trzeba na nią popatrzeć, dlaczego komputer odrzucił zeskanowanie danej pracy. Czasami maturzyści zamiast zakolorować, zacieniować tylko takiego wewnętrznego, tylko taki wewnętrzny kwadracik, taki malutki, cieniują cały ten taki duży kwadrat, potem jeszcze coś poprawiając, więc, że tak powiem, cudzysłów, skaner tak, może mieć problem. Ale to wtedy jest taka praca wstrzymana, jeśli chodzi o skanowanie tej karty odpowiedzi, natomiast liczona jest tylko karta odpowiedzi, to tak zwane skrzydełko, które maturzyści zostawiają w arkuszu, a my jako egzaminatorzy potem to skrzydełko odrywamy i tak naprawdę każda praca jest dzielona na dwie części, jest cały ten skoroszyt, a do skanera idzie tylko to skrzydełko, tam egzaminator nanosi swoją punktację, jest to sprawdzane, są egzaminatorzy dobrani w pary, którzy sprawdzają, czy ja dobrze z tego skoroszytu, prawda, przeniosłem to na to skrzydełko właśnie. Tylko właściwie liczy się skrzydełko potem. Nie patrzy się do zadań zamkniętych,
w samym arkuszu, chyba że ktoś ma różnego rodzaju dostosowania, no, związane ze swoimi ograniczeniami, prawda? Mówię o osobach słabowidzących i tak dalej, i tak dalej. Jasne. Dobra, może rozwiążemy coś w takim razie. Czy te 30 było to pytanie? Było ten, na ten dowód, nie? Które, Asia? O 32. Ja mam jeszcze pytanie, jeśli chodzi o to zadanie tutaj do pana Krzysztofa, bo 34? Maturzyści pytali, czy sposób z tabelką jest prawidłowy, bo ich nauczyciel mówił, że absolutnie nie. Ja tutaj zaproponowałam w rozwiązaniu jakby na dwa sposoby. Jeden z tabelką, który jest bardzo taki obrazowy i bardzo łatwy, nie trzeba nic specjalnie wymyślać, tę tabelkę się wypełnia zupełnie bezrefleksyjnie i potem się po prostu znajduje, zlicza te liczby, które nam pasują. No, ale czemu to świetnie i bardzo dobrze. Ale oczywiście, i muszę uspokoić, jakby pojawia się ta książeczka dla egzaminatorów, to w zadaniach z prawdopodobieństwem jest od razu drzewko, od razu tabelka, od razu kombinatoryka i w takich materiałach testowych, które otrzymują egzaminatorzy, żeby właśnie ujednolicić sposób oceniania, są różnego rodzaju wypisywania. Tabelka tak zwana jest bardzo dobrym sposobem rozwiązania, jeżeli ktoś nawet sobie wypisał, to nawet nie w takiej postaci, tylko w ogóle pary sobie wypisał, w kolumnach, prawda, tych wszystkich 36 wyników, ludzie czasami słownie pewne rzeczy opisują, to rozwiązanie jest oczywiście całkowicie prawidłowe. Ja też tak uczniom mówiłam. Natomiast spotykałam się potem właśnie z pytaniami typu, a mój nauczyciel mówił, że tak nie można. To chyba po prostu jest nauczyciel, który chce na siłę coś sformalizować i... Powiem tak, w tym roku wyraźnie też zapisano, wykreślając pewne wymagania podstawy programowej z wymagań egzaminacyjnych, że nie będzie bardziej skomplikowanych, że tak powiem, wzorów kombinatorycznych i tak dalej, prawda? Bardziej jakichś takich rozbudowanych rzeczy. Tak naprawdę na podstawie nie ma bardzo skomplikowanych zadań w ogóle, ale w tym roku szczególnie. I ja w ogóle twierdzę, że z doświadczenia wiem, że kiedy ludzie, nawet bardzo dobrzy, próbują takie zadania jak to rozwiązywać mocno kombinatorycznie, to bardzo często się pomylą. Stawiam, że jednym z takich zadań, gdzie bardzo dużo będzie błędnych odpowiedzi, będzie zadanie zamknięte o losowaniu wierzchołków sześcianu. To jest zadanie... Poczekaj, Ania, nie przewijaj jeszcze. Wróć, Ania, jeszcze do tego prawdopodobieństwa, bo było pytanie. Dobra, no, to wracamy do niego. A jak ktoś zakółeczkuje, ale nie wypisze? Jeżeli zakółeczkuje, to zaznaczył. To zaznaczył. To jest do zaliczenia. Oczywiście, byle tych zdarzeń było 12 sprzyjających i tyle. Natomiast tylko dokończę zdanie i nie będę wracał do tego zadania z sześcianem, bo za chwilę je Państwo będą omawiać. Natomiast chodzi mi o to, że ludzie czasami właśnie podchodząc tak mocno kombinatorycznie, bojąc się wypisywania, przekombinowują. To znaczy nagle się okazuje, że bardzo proste zadanie, które robi się szybko przez wypisywanie, zaczynają moim zdaniem za bardzo komplikować. Jest 12 zdarzeń sprzyjających na 36 możliwych. Proszę mi wierzyć, ja też sobie wziąłem to i wypisałem. Koniec, mam to ja na kartce, wypisałem, bo co ja tu będę się zastanawiał kombinatorycznie nad takim zadaniem, prawda? Na czacie jest dużo pytań o, nie wiem, z tymi tam wielomianami, tymi wielokątami, co robiliście, ale o 32 jest dużo pytań. Asia, tak, co ty mówiłaś? 32. Tam była... przoduje pytanie od razu... na temat gminy. Od razu odpowiedzmy o dziedzinę. Jak ktoś dziedziny nie wypisał, to punkty mu lecą, czy nie? Moim zdaniem, to jest moje stanowisko, ono oczywiście może ulec zmianie, jeżeli się pojawi jakaś dodatkowa wytyczna. Dziedzina w tym zadaniu nie odgrywała roli, zadanie jest dwupunktowe i trochę szkoda, że, a może i dobrze, że jakby ułożono takie zadanie, gdzie dziedzina nie odgrywa tej roli. W związku z tym niepodanie dziedziny w tym zadaniu nie skutkuje obcięciem punktu, dlatego że przecież ktoś mógł, no przepraszam bardzo, w głowie, ja wiem, że matura jest pisemna, ale to jest poziom podstawowy, nie wydaje mi się, żeby tutaj wzorem też lat ubiegłych obcinano punkt za niepodanie dziedziny. Na dziś ja bym absolutnie punktu nie obciął, to jest 50% przecież punktów za to zadanie, to byłoby szokujące, gdyby nagle trzeba było obciąć. No 50% właśnie, Ania może rozwiąż to zadanie, tak? Ja zawsze uczulam, żeby tą dziedzinę pisać z założenia, bo jakby uczeń nigdy nie wie, co się wydarzy dalej. Zgadzamy się. Tak. A potem na końcu może zapomnieć o nich, bo tak często się tak, zdarza. Potem na końcu może zapomnieć, może no ja po prostu dużo jest zadań, gdzie ta dziedzina jest ważna.
pojawiały się czasem schematy oceniania, że za samą dziedzinę można było otrzymać punkt. Tak. Więc dobrze mieć ten odruch podawania dziedziny, pewno nie w zadaniu dwupunktowym, bo ten punkt to byłby za dużo i wątpię, żeby tu punkt był za dziedzinę. Moim zdaniem tu po prostu ta dziedzina nie będzie odgrywała roli. Często się zdarzały też w zadaniach zamkniętych pytania typu podaj liczbę rozwiązań danego równania i tam jak się nie uwzględniło dziedziny, to się oczywiście poleciało na tym. No i tam się straciło jakby no... całe zadanie, no bo to było zadanie za jeden punkt, więc albo dobrze, albo źle. Nie było, nie miało znaczenia, że się równanie rozwiązało prawidłowo. Ania, rozwiążmy może, nie, te zadanie. Czy będzie z panem Krzysztofem live po rozszerzeniu? No to zobaczymy, czy pan Krzysztof to się może zgodzi. Być problem chyba z bo proszę państwa, jesteśmy tak radośnie usposobieni po maturze podstawowej, że wszyscy się tak cieszą, że skaczą pod sufit i mogą się głową odbić od sufitu i możemy nie dożyć. Po prostu tu na czacie tak? też jest taka atmosfera, raczej jest euforii, bym powiedział, na czacie. Tak. To dobrze. Ja pamiętam czata live'a naszego rok temu i było dużo rozpaczy też. Te emocje też było, taki rozpacz była, a teraz nie, teraz jest inne nastroje, wyczuwam. Nie wiem, dajcie znać na czacie, czy ja dobrze czuję tego czata, czy nie. Może się mylę zupełnie. Ania, to co, rozwiąż to równanko, tak? Tak, no zadanie za dwa punkty, takie też dość standardowe jak na maturę, czyli jakby ja proponuję zawsze tą dziedzinę zrobić, wiadomo, że tutaj może, znaczy nie wpływa ona na rozwiązanie, więc jak ktoś nie zrobił, to zapewne nie będą mu obcięte punkty, ale dobrze jest tą dziedzinę wyznaczyć. Często się ta dziedzina myli osobom z podstawy, które nie mają tego dobrze przećwiczone. Dziedzina to jest zbiór tych liczb, które można podstawić do równania i nic się nie zepsuje. Takich, które można po prostu podstawić i coś z tego sensownego wyjdzie. I co tu się może podać? No jakiego działania nie możemy wykonywać? Dzielenia przez zero, a więc nie możemy mieć w mianowniku zera. Czyli rozwiązujemy sobie takie równanie, gdzie szukamy, jakie liczby nam nie pasują i wychodzi nam, że nie pasuje nam liczba 2/3, bo wtedy dostaniemy coś dzielone na zero, czyli nie możemy takiego działania wykonać. No i potem już przechodzimy do... kompletnie znaczenie się okazało. No akurat nie, no ale generalnie tak formalnie w zasadzie gdzieś ta dziedzina. No tak, 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 tak. Nie powinna być określona, tak? Tutaj nie ma znaczenia. Nie, żeby o niej po prostu nie zapomnieć. Myślę, że tak to należy traktować. To nic nie kosztuje tak naprawdę, żeby ją. Nic nie kosztuje, a wielu dawać jeden punkt. Wielu uczniów nie jest w stanie przewidzieć, albo potem będzie mieć wątpliwości, tak jak tutaj u nas często właśnie są pytania, a jak zrobiłem to, a jak nie skróciłem, a jak nie zapisałem, to czy będę mieć punkty. No więc. Jeżeli zapiszemy tą dziedzinę, to nie będzie wątpliwości, że mamy komplet punktów, za to nie ma się co martwić, że czy będzie jeden, czy dwa. No i tutaj możemy sobie po prostu, jeżeli już wiemy, że nie mamy w mianowniku zera, bo z założenia takie coś być nie może, możemy sobie to przemnożyć przez mianownik i otrzymać równanie, które za chwilę sobie przekształcimy do równania kwadratowego, bo tu trzeba wymnożyć każdy z każdym, tylko tu uważać, bo ten do tego x jest przyklejony minus, więc tutaj mnożąc nie mnożymy przez x, tylko mnożymy przez minus x, czyli będziemy mieć 4 razy 3x i 4 razy minus 2, bo tu też mamy przyklejony minus do dwójki, a tu mamy minus x razy 3x, czyli minus 3x kwadrat i minus x razy minus 2. Myślę, że tutaj sporo było błędów na tych znakach. Też niby takie standardowe, ale jednak myślę, że mogło się to pomylić. No i porządku. Wszystko na lewą stronę, bo widzimy, że mamy równanie kwadratowe, nigdzie nam się te kwadraty nie skracają. Porządkujemy, układamy sobie to w tej formie, no i możemy wejdę tutaj... w słowo. Myślę właśnie, pani Aniu, że to będzie etap, to uporządkowanie, za które będzie ten jeden punkt. Bo tu tych minusów było dosyć dużo i tu właśnie będzie ten jeden punkt. Pan mam Krzysztof nadzieję, nam dla nawet tych powiedział, no. którzy zrobią tu jakiś błąd, że ten drugi punkt za rozwiązanie tego równania będzie już niezależny od tego pierwszego etapu. To znaczy, że jeżeli ktoś by na przykład zamiast minus 11x, o ile dobrze widzę, miał tutaj na przykład plus 11x, to w tym momencie bardzo często jest tak, że jeżeli nie następuje ułatwienie zadania, ujemny wyróżnik, zamiast dwóch rozwiązań jest jedno rozwiązanie, i tak dalej, to wtedy czasem taki drugi etap sprawdza się niezależnie od pierwszego. Więc myślę, że ten moment, który jest na tablicy, warto na niego zwrócić uwagę, bo tak mi się wydaje, powtarzam, no nie ma jeszcze oficjalnego klucza udostępnionego, ale tak mi się wydaje, że to będzie jeden punkt, właśnie ze względu na to, o czym powiedziała pani Ania, że tutaj jest dużo podchwytliwostek minusowych i pewno są maturzyści, którzy gdzieś tu się pomylili.
Słuchajcie, o co chodzi z tymi wyciekami? Wszyscy piszą o jakichś wyciekach. Były jakieś wycieki? No co roku gadają o tych wyciekach? To są naprawdę jakieś wycieki, czy... Podobno były, no. Wczoraj były, podobno dzisiaj. Tak? To już oficjalne jest, że były? To nie oficjalnie, ale... Powiem tak, wzdychajmy do kogo trzeba, do Boga, do natury, żeby tylko się nie potwierdziły jakieś wielkie wycieki. No gdyby ktoś wczoraj wieczorem z Państwa powiedział, że dzisiaj na maturze będzie funkcja kwadratowa, no to, no drodzy to... Państwo, no był wyciek. No więc był wyciek, tak. A ja mówię, że będzie liniowa. Policja, ta. Prawda, jest dobrze, a niech się CKE martwi, że tak powiem. Ja, Asia, u ciebie były wycieki. Na Podlasiu tak. Były wycieki. U Asi. To Asia, ty coś musisz wiedzieć. Wiesz coś, czy nie? Bo ty, ja osobiście nie wiem. No jak, słuchajcie, Asia wszystko wie, co się dzieje na Podlasiu, także jak ona nic nie wie, to nie było żadnych wycieków. Także chyba tyle. Dobra, Ania, to weź tam notość. Tak, no to dokończymy. Tak, tutaj już standardowo, czyli tak, deltą jedziemy. Nie na bieżąco z tymi wyciekami, ja nie wiem o co chodzi. Tak, już dokończ tą deltę tam, no. No tutaj, że no, myślę, że standardowe równanie kwadratowe, każdy powinien mieć przećwiczone, każdy maturzysta wie, że równania kwadratowe będą. Byle się tu też nie pomylić, bo często ludzie piszą tak z przyzwyczajenia przez 2, a to jest przez 2a, jak a jest równe 3, no to nam wychodzi przez 6 w całości. No i mamy dwa rozwiązania, które się właśnie tutaj nie gryzą z tym, co nam wyszło od dziedziny, czyli odpowiedź no będzie jest. Taka. Dobra. Często się też pojawiają pytania, czy jak nie przepiszę tego, co mi wyszło, na to wykropkowane pole na dole, na to pole odpowiedź, to czy będę mieć zaliczone, czy nie? Już odpowiadam. Ta decyzja jest podejmowana zawsze co roku, podobnie jak decyzja na przykład, jeżeli ktoś jakimś cudem zaczął coś pisać ołówkiem, co jest absolutnie niedopuszczalne zgodnie z procedurami, więc tego typu rzeczy zawsze są dyskutowane co roku. Myślę, że jeżeli ktoś ma taki zapis, że x równa się 5 trzecich, x równa się 2 i nie przepisał tego do odpowiedzi, to podobnie jak w zeszłych latach zostanie mu to zadanie zaliczone na pełną liczbę punktów. Ale znowu decyzja zostanie podjęta pewno teraz w weekend. No dobra. Janek, to daj tam na jakieś następne. Widzieliście coś tam na czacie? Co teraz zrobimy? Tam... A było pytanie, powtórzyło się, czy za omegę w prawdopodobieństwie będzie jeden punkt? Powiem tak, bardzo często w schematach oceniania zadań z prawdopodobieństwa, bo to jest zadanie za 2 punkty, to tak właśnie jest, że standardowo za omegę, przy czym ponieważ to jest bardzo takie klasyczne zadanie z 2 kostkami, no to też może się pojawić jakiś inny schemat oceniania, ale z drugiej strony, no za co, przepraszam bardzo, tak, byłby ten jeden punkt, jeżeli to 12, to też jest tylko wypisywanie, więc wydaje mi się, że za stwierdzenie, że tego jest 36, będzie ten jeden punkt. Będzie ten same punkt. Panie Krzysztofie ma dobre wiadomości chyba dla maturzystów dzisiaj. No bo właśnie, ale to są też bardzo dobre informacje dla egzaminatora, bo najgorsze jest dla egzaminatora to, jeśli nagle mamy zadanie 4-punktowe i nie do końca wiadomo i trzeba bardzo mocno się nad tym zastanawiać, kiedy dany punkt przyznać. Jeżeli to zadanie jest 2-punktowe, no to można oczywiście wyobrazić sobie, wracam do tego zadania z prawdopodobieństwa, sytuację taką, że ktoś za omegę nie dostaje punktu, tylko otrzymuje punkt za 12, a następnie otrzymuje punkt za 12,36. I to jest drugi punkt, bo czasami zdarzają się maturzyści, którzy piszą 36,12. No i to różnie w schematach bywało. Były takie lata, zobaczymy jaka decyzja będzie podjęta w tym roku. Bywały takie lata, że jeżeli ktoś otrzymywał prawdopodobieństwo większe od 1, to otrzymywał 0 za całe zadanie i to także obowiązywało, to była taka uwaga dla egzaminatora, która obowiązywała w zadaniach na przykład na poziomie rozszerzonym, wieloetapowych zadaniach i to było coś strasznego. On jakby dostawał taką karę jakby wsteczną, tak, dobrze obliczył moc zbioru omega, ale później popełnił taki kardynalny błąd i dostawał jakby, zerowało mu się wszystko, co zrobił do tej pory. Są takie błędy specjalne. Są takie błędy, czasami jest taki katalog błędów, że na przykład w zadaniu, jeżeli ktoś by, gdyby były wzory skróconego mnożenia mocno wykorzystywane i ktoś pisze, że kwadrat sumy to jest suma kwadratów, to wtedy jest to błąd kardynalny. Co prawda nie nazywa się tego błędu w taki sposób, ale w uwadze jest informacja, że w tym momencie jest 0 punktów. Myślę, że takim zadaniem, gdzie będzie 0 punktów,
punktów z automatu, ale to chyba wszyscy rozumieją dlaczego. Będzie to zadanie otwarte za 2 punkty z tymi ułamkami A przez B mniejsze od A plus C przez tam B plus C. Jeżeli ktoś będzie to liczył na przykładach, prawda? I to ktoś tam weźmie sobie, i są czasami maturzyści, którzy potrafią podać, proszę Państwa, 58 przykładów różnego rodzaju i cała strona jest zapisana i natychmiast oczywiście taki zdający otrzymuje 0 punktów, bo jak dobrze wiemy, przykłady w tych sytuacjach nie są absolutnie żadnym dowodem. No więc tak, zdarzają się takie błędy, które w pewnym sensie dyskwalifikują i nierzadko takim błędem jest to, jeśli no, prawdopodobieństwo jest mniejsze od 0 lub większe od 1. Zobaczymy, czy będzie tak w tym roku. Zadanie jest tylko 2-punktowe. Może w związku z tym taka uwaga się pojawić, prawda? Że jeżeli ktoś otrzymuje 36 dwunastych, no to niestety nie wie tak naprawdę, co to jest prawdopodobieństwo, ale żeby było, że tak powiem, radośnie, bo wszyscy się cieszymy, choć wycieki mnie trochę denerwują, bo pojawia się coraz więcej informacji na ten temat. No to żeby było radośnie, myślę, że tak jak w zeszłych latach, nie będzie tej informacji, że 36 dwunastych będzie to uznawane za przeoczenie, a nie za jakiś błąd tego. No typu. Właśnie, bo to też jeszcze nerwy tutaj wchodzą w grę i to wiele można powiedzieć. Dobra, Ania, to co, pojawiło się nam 35, to jest te długie z analitycznej, tak? Tak, no jedyne długie, bo widziałam, jedyne że tam parę długie. Osób pytało o to zadanie. Jedyne długie, wow. No. Jedyne długie, tak. Wszystkie pozostałe były za 2 punkty albo były zadaniami zamkniętymi. No to wyruszajmy. Przypomnijmy nasz spór z ostatniego live'a, tak? Ja się bardzo upierałem, żeby zawsze robić wykres, a ty mówiłaś, że to jest w ogóle bez sensu, tak? W sensie bez sensu, żeby zawsze. Bez sensu, żeby zawsze. No już na przykład tutaj mamy te... Przygwoździsz mnie tym zadaniem, tak ci się wydaje, minus, tak? Minus ja 20, i tak 12. Bym zrobił wykres do niego, ci powiem. I tak bym i zrobił. I braknie ci kartki. I się będziesz stresował tym, że ci brakło kartki. Nie, zabraknie. Ja bym sobie poradził. Chociaż za moich czasów, no to było wiadomo, to tych 50 kartek miałem, nie było takich bezsensownych problemów, za przeproszenie. A za moich czasów za linijkę na maturze służył dowód osobisty, który się miało ze sobą i niestety, ale jakbym chciała to narysować w układzie współrzędnych, to dowód osobisty byłby za krótką linijką, żebym to taki malutki chociaż narysował. Ja bym nie poradził sobie bez narysowania tego. Dobra, dawaj. Znaczy, czasem można, żeby sobie na przykład wyobrazić, czy będą 2 przypadki, czy 1, bo faktycznie można by się było zastanawiać, czy ja z tym trójkątem mogę iść w dwie strony, czy w jedną tylko. I jak to narysujemy, to faktycznie będzie widać, że tylko w jedną, bo z drugiej strony nie będzie spełniony ten warunek, że cel leży na osi OY. No czyli miałem rację, a ty nie miałeś. Wtrącę się, to była moja pierwsza wątpliwość przy tym zadanie, czy układ tych literek nie będzie czegoś tu zmieniał, ale zrobiłem sobie, jak ja to mówię, nie dokładny rysunek, tylko bazgrow, czyli coś takiego, że ja mniej więcej wiem, jak są te punkty położone i już zobaczyłem, że tego drugiego przypadku nie będzie, co też się oczywiście potwierdza wyraźnie w rachunku. Ja też chciałem zrobić taki mini bazgrow, czy mi chodziło, ja rozumiem, że tu nie będę 20 kratek robić, tylko takie coś, no jakaś skala, jakaś... Dobra. Ale ty jak zrobiłaś? Ja lubię tak, żeby patrzeć na ten trójkąt, tak na jego własności i pozaznaczać sobie tu. Czasami w zadaniu wychodzi, jak zaczynam robić w ten sposób, rysując go sobie tak po prostu na płasko zupełnie, bez układów współrzędnych, to czasami w zadania wychodzi, że jednak warto w układzie. No to wtedy sobie narysuję ten mały bazgrow w tym układzie współrzędnych. Przecież tego miejsca na takim 5-punktowym zadaniu jest trochę, więc jeżeli widzę, że trzeba, to oczywiście zmniejszając sobie skalę na tych osiach, mogę sobie to potem narysować. Czyli zaznaczam... Słuchaj, Ania, wolisz, żeby ci przerywać, czy żeby zbiorczo zrobić na końcu pytania do tego zadania? Bo mam takie coś. Brudnopis, pytanie o brudnopis. Brudnopis przechodzący w czystopis. Dokończyłem zadania i napisałem, to ja pewną rzecz podam jako komentarz do tego. Ta sprawa jest zawsze indywidualnie rozstrzygana. Bardzo często w konsultacji z Okręgową Komisją Egzaminacyjną. To znaczy, jeśli zdający napisał, że dalsza część jest w brudnopisie, to oczywiście to absolutnie, czy ktoś przekreślił słowo brudnopis na czystopis, nie odgrywa żadnej roli, bo równie dobrze ktoś mógłby sobie przekreślić i zmienić datę dzisiejszej matury, albo przekreślić sobie czas trwania matury, albo nie wiem, co jeszcze sobie przekreślić. W
egzaminator wtedy konsultuje się z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, przez oczywiście przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, i tam jest podjęta decyzja. I ta decyzja jest absolutnie, z dotychczasowego doświadczenia wiem, niejednoznaczna. Czasem jest decyzja sprawdzać, czasem jest decyzja, że nie sprawdzać. Proszę się szykować w związku z tym do tego, że taki zapis w ludnopisie, zgodnie z zapisem któregoś tam punktu w regulaminu na pierwszej stronie arkusza maturalnego, taki zapis w ludnopisie nie będzie podlegał ocenie. Ale jeśli jest informacja, że no, dalsza część rozwiązania w ludnopisie, to jestem przekonany, że egzaminator pójdzie z takim arkuszem do przewodniczącego i będzie się pytał, co z tym zrobić, i zostanie wdrożona procedura po prostu konsultacji z organami wyższymi, jaka jest decyzja w tym roku. Chodzi o sprawiedliwość, prawda, bo część osób no, mogła sobie różne rzeczy robić w ludnopisie, bo ktoś, nie wiem, strasznie mało miejsca miał, no i no, wtedy dyrektor podejmuje, najprawdopodobniej dyrektor OKE podejmie taką decyzję. Za błąd rachunkowy, ile będą punktów, no to pewno zależy gdzie, na jakim etapie, Krystian. Czasem się nawet zdarza tak, że błąd rachunkowy, szczególnie na poziomie rozszerzonym, bo myślę, że wielu maturzystów dzisiejszych też będzie podchodziło do poziomu rozszerzonego, nawet nie jest uwzględniany w punktacji, bo jeśli zadanie jest na przykład na 3 punkty i wymaga jakiegoś złożonego rozumowania, które doprowadza w ogóle do schematu rozwiązania zadania, i ktoś się pomyli, zamiast 5 siódmych napisze 5 ósmych, to nawet można taki błąd uznać, ja już dzisiaj użyłem takiego sformułowania, za przeoczenie, które w ogóle nie ma wpływu na punktację, bo przypomnę, że na egzaminie maturalnym z matematyki nie ma żadnych połówek punktów, nie ma, w związku z tym odebranie jednego punktu jest po prostu za takie przeoczenie, za jakiś błąd rachunkowy, czasem no, za dużą karą, bo to chodzi o względność. Jeśli wzięłam, że złe boki są równe, to będę mieć chociaż 1 punkt, czyli jak ktoś... Odpowiadam znowu, będzie dyskusja na ten temat, co z tym zrobić. Na poziomie rozmowy z zeszłych lat pamiętam, że były lata, że jest zła interpretacja zadania, zadanie jest tylko na 2 punkty, w związku z tym 0 punktów. Natomiast były też takie sytuacje, że otrzymywało się 1 punkt, jeśli zadanie z tymi błędnymi danymi było rozwiązane poprawnie. Także mówię o sytuacji, kiedy ktoś by na przykład współrzędne punktów źle przepisał. Oczywiście wtedy jedna jest podstawowa zasada, czy zadanie nie zostało w ten sposób uproszczone. Jeżeli zadanie by się uprościło, tak, bo ktoś sobie właśnie zamienił literki, źle oznaczył boki, założył równość długości nie tych boków, o co tu pytano, no i zadanie by się uprościło, no to w przypadku już zadania za 2 punkty zmierzamy do 0, bo tak naprawdę no nie ma wtedy czego oceniać. Zadanie jest uproszczone ze zmienioną treścią. Tak, dobra, Ania, to ruszamy, tak, z tym trójkątem. Tu jeszcze miałem wyrazy poparcia, że ktoś też chciał rysować układ współrzędnych. Ja nie mówię, że to jest tak źle. Tak tylko rzucam. Rysowanie uspokaja, a poza tym rozpoczyna się w przypadku układów współrzędnych od krzyża. W związku z tym niektórych to można sobie duchowo uspokoić. Albo przeciwnie. Teraz był taki układ współrzędnych, że faktycznie można się... bo tam wychodził jak krzyż, jeżeli się chciało to narysować faktycznie proporcjonalnie. Która się rozszerzona matura była, jak pamiętam. No dobra, tak, to ruszajmy. Ja posiedzimy jestem, z tym, nie? Nie, to nawet też nie jest jakieś straszliwie długie. Też oczywiście jak to w geometrii można iść różnymi drogami. Tak. Ja drogą bardziej algebraiczną. Mam tutaj trójkąt, oznaczam sobie właśnie, które boki są równe, gdzie mam podstawę. Zaznaczam sobie współrzędne, które już mam. No i do tego mam informację, że wierzchołek C leży na osi OY układów współrzędnych i z tego trzeba wycisnąć jedną ważną rzecz do tych obliczeń. Mianowicie, jeżeli mamy punkt na osi OY, to współrzędna X-owa wtedy jest równa 0. Natomiast współrzędna Y-owa może być dowolna. Może również być zerem w szczególności, ale może być dodatnia, ujemna, można tak nie mówiąc, może być duża, mała, obojętnie. W każdym razie współrzędna x-owa musi być równa 0, a y-owa właśnie tutaj będzie do obliczenia. Czyli możemy zapisać współrzędne punktu C jako 0, yc. No i teraz musimy jakoś skorzystać z tego, że jest to trójkąt równoramienny i albo do tego podejść tak obliczeniowo, czyli po prostu, że długość boku AC jest taka sama jak długość boku BC, i iść tutaj obliczaniem tych długości. I ja tak zrobiłam, bo uważam, że to jest takie
przyjemniejsze i mniej sobie trzeba tutaj wyobrażać, albo można też pójść tak bardziej geometrycznie tutaj, czyli że jeżeli byśmy poprowadzili wysokość zwierzchołka C, to ona jest jednocześnie tutaj symetralną tego boku AB, czyli moglibyśmy wyznaczyć tu równanie prostej AB, wyznaczyć środek odcinka AB, bo to będzie spodek tej wysokości i jeżeli wyznaczamy prostą, prostopadłą do prostej AB przechodzącą przez ten środek, to to będzie prosta, która jednocześnie przechodzi przez wierzchołek C i mamy wtedy też kolejną informację o tym wierzchołku C, jak to połączymy z tym, że C ma współrzędne takie, jak już tu widzimy, to ten YC też nam wyjdzie. Natomiast tu jest jakby koncepcja, gdzie trzeba myśleć parę kroków do przodu, czyli że tu mam taką prostą, tu prostopadłą, tu to przechodzi, tu muszę jeszcze to policzyć. Trzeba sobie to w głowie poukładać i widzieć to po prostu trochę do przodu i wtedy to też wychodzi z całkiem prostych obliczeń, bo jednak równanie prostej czy środek odcinka to są proste obliczenia, tyle że tych kroków jest więcej, trzeba je sobie wymyśleć. Natomiast tu jest coś, co nie wymaga takiego myślenia bardzo do przodu, bo tu mamy po prostu długość odcinka równa się długość odcinka, więc możemy skorzystać ze wzoru na długość odcinka, podstawiając sobie tutaj oczywiście te odpowiednie współrzędne, czyli mamy długość odcinka AC, to będzie na współrzędnych właśnie XA, YA, XC, YC, równa się, no i tutaj mamy odpowiednio XB, XC, YB, YC. No i podstawimy sobie tutaj tylko tutaj zaczęłam w ogóle od podniesienia tego do kwadratu, bo mamy pierwiastek równa się pierwiastkiem. Więc możemy jakby z tych pierwiastków zrezygnować. Wiemy, że tutaj nie ma jakichś cyrków ze znakami, że może być coś dodatnie, a coś ujemne, tylko pod tym pierwiastkiem musimy mieć liczbę nieujemną i z lewej i z prawej strony. I jeżeli my te dwie liczby nieujemne spierwiastkujemy, to znowu nam wyjdzie to samo. Możemy po prostu te pierwiastki pominąć. I wejdę w słowo, nie ma żadnych modułów, zdający uwielbiają tu pisać moduły, bo mylą kwadrat pierwiastka z pierwiastkiem kwadratu i zaczynają tu rozważać jakieś wartości bezwzględne. Nie ma tu żadnych. A tu jeszcze do tego pod tym pierwiastkiem jest suma, więc tu nawet nie jest pierwiastek z kwadratu. Bo tutaj jest kwadrat pierwiastka, tak, więc w tą stronę. No, tutaj nie ma modułów, więc możemy to opuścić. No i podstawiamy sobie i dostajemy, jeżeli podstawimy właśnie za XC mamy 0, za XA mamy minus 20, YC nie znamy, tu znowu podstawiamy. Pytanko, sorry Ania, że tak ci się wcinam, ale później nam się to zgubi. A mamy pana Krzysztofa, to możemy to wykorzystać wszystko. Ludzie o takie szczególiki dużo pytają i to naprawdę na pewno jest ważne dla kogoś. Jak ktoś się pomylił na samym początku, dziabnął i współrzędną zerową oznaczył jako zero. To no, kładzie już teraz całe zadanie. Zadanie aż nie. Moim zdaniem nie, przy czym oczywiście znowu jest to taka sytuacja, jak u pani, która pytała o tam pomylenie tych równości długości boków, no ale to zadanie znasz na 5 punktów. Wydaje mi się znowu, jeśli zadanie się nie uprościło, bo nie wiem, musiałbym teraz zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, czy tam się pojawią jakieś dwa przypadki i tak dalej, pewno nie, bo to będzie podobna rzecz jak tutaj na tablicy, że ten x kwadrat się wtedy jakoś tam skróci, ale jeżeli się to zadanie nie uprości, to znowu oczywiście egzaminator zwróci się z takim pytaniem do przewodniczącego i myślę po zeszłych latach, że to będzie wtedy zadanie oceniane na 4 punkty, może 3. Jakby skala wtedy oceny tego zadania spadnie o 1 punkt albo o 2 punkty, ale na pewno nie 0. Nie wydaje mi się, żeby w zadaniu 5-punktowym za coś takiego obcięto w tym roku. Przecież nawet arkusz był 45-punktowy. Proszę popatrzeć, jaka jest waga tego zadania. To jest po prostu kosmiczne zadanie, jeśli chodzi o liczbę punktów. Więc spokojnie, na pewno jakiś punkt zostanie obcięty. Może 1, może 2. Tu mamy jakieś znowu kryminalne pytanie, a to zawsze wzbudza ciekawość. Co w przypadku, kiedy ktoś będzie oszukiwał na sali, a wszyscy będą musieli wtedy pisać maturę, czy co? Czy jak? Co się wydarzy, jeżeli ktoś na sali będzie oszukiwał? Powiem na ten temat trochę. Czy wszyscy będą musieli pisać? Tutaj decyzję podejmuje dyrektor okręgowy. Zdarza się. Nie wiem, czy wszyscy zdający wiedzą, bo dzisiaj Państwo pisali drugą swoją maturę, że z każdej sali jest sporządzana mapa, kto obok kogo siedzi. Nawet na tej mapie są odległości, w jakiej kto od kogo siedział. Zdarzyło mi się jako egzaminatorowi otwierać te mapy i układać pracę zgodnie z tym, jak kto siedział i sprawdzać,
czy nie doszło do ściągania. Wtedy sporządza się specjalny protokół, decyzję podejmuje Warszawa, czyli Centralna Komisja Egzaminacyjna, są powoływani biegli, i to nie tylko matematycy, w ogóle biegli, którzy są związani z kwestią prawdopodobieństwa, na ile można przypuścić, że ktoś pisał takie same rzeczy i tak dalej. No i w tym momencie decyzje mogą być różnorakie. Można unieważnić egzamin tylko jednej osobie, można unieważnić egzamin całej sali, można unieważnić. A można sobie wybrać, gdzie się siada? Nie, miejsca są losowane. W tym roku ze względu na pandemię, w zeszłym roku też tak było, losowane te są miejsca przez członka zespołu nadzorującego. Jedyną możliwość wyboru miejsca mają osoby z pewnymi dostosowaniami związanymi z niepełnosprawnościami, tak to ujmę, i one wtedy wybierają miejsce. Głównie to dotyczy matury z języka angielskiego, która Państwa czeka jutro, bo to większość jednak angielski pisze, natomiast nie, miejsce jest losowane, jest wpisywane do karty, na której każdy zdający się podpisuje. Państwo się już dwukrotnie podpisywali, poświadczali swoim podpisem swój numer PESEL, pobranie odpowiedniej naklejki i tak dalej. No i wracam jeszcze do tego unieważniania. Można unieważnić osobie, całej sali, całej szkole, można unieważnić egzamin w całej Polsce, gdyby się okazało, że doszło do dramatycznego wycieku i policja sprawdzi, że naprawdę zadania były i to są te zadania. Natomiast uwaga, najczęściej unieważnia się egzamin jednej sali, ale też są różne sposoby unieważniania. Może być unieważnienie z wpisaniem 0% i koniec, i są tego konsekwencje, poprawka i tak dalej, a może być też innego rodzaju unieważnienie związane z tym, że ktoś na przykład może pisać w drugim terminie egzamin i tyle. Ja spotkałem się z sytuacjami, zresztą proszę, może nie dzisiaj, bo dzisiaj jest zbyt wesoły dzień, Centralna Komisja Egzaminacyjna na swoich stronach w podsumowaniu egzaminów maturalnych podaje dane liczbowe, ilu osobom egzamin został unieważniony i z jakich powodów, że ktoś wniósł na przykład kalkulator naukowy na salę i egzaminator nagle zauważył, że ktoś użył logarytmu z 23. Nagle ktoś w jakimś rozumowaniu na maturze rozszerzonej czy podstawowej używa logarytmu z 23 i ma wartość liczbową tego logarytmu. No osoba, która dysponuje kalkulatorem prostym i tablicami maturalnymi, nie ma takich liczb przecież, więc skąd ta liczba, skąd taka osoba ma mieć taką liczbę? Więc jeśli chodzi o kiedyś się uczyło na pamięć tablic logarytmicznych, no, ktoś, kto pisze fizykę, no to ma stałe też logarytmiczne, więc z tym unieważnianiem, proszę pamiętać, każda decyzja jest podejmowana przez odpowiednie osoby. One są określone w procedurach przeprowadzania egzaminu maturalnego. I pamiętajmy o jednej rzeczy, bo myślę, też to jest ważne. Ja widziałem, że Państwo sobie podliczali liczbę punktów, która jest taką spodziewaną, prawda? Pamiętajmy, że gdyby nam się coś mocno nie zgadzało, jest prawo do wglądu pracy w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a przede wszystkim od paru lat jest coś takiego jak arbitraż. Centralna Komisja Egzaminacyjna ma specjalną komórkę, która w sytuacji, gdy wgląd do pracy no i nasz pogląd na temat oceny danego zadania nie zgadza się z poglądem odpowiednio powołanych egzaminatorów i weryfikatorów, jest możliwość skierowania pracy, a właściwie konkretnego zadania do arbitrażu. Przy tym przede wszystkim zdającym zwrócić uwagę, że arbitraż czy też wgląd do pracy może mieć czasami konsekwencje odwrotne do zamierzonych. Może się nagle okazać, że po powtórnym sprawdzeniu arkuszy nagle spadnie punktacja, bo jakiś błąd zostanie inaczej zinterpretowany. To się zdarza niezmiernie rzadko, ale pamiętajmy o tym, że ponowna ocena konkretnego zadania może się zmienić, może zmienić punktację także in minus, a nie in plus. No tak, dobra, tu Krystian, drążysz to unieważnianie, drążysz tam, coś cię chyba męczy, coś tam jest z tym unieważnieniem. No nie wiem, ja bym nie robił sobie nadziei, że tam na całą Polskę coś unieważnią. To byłaby pierwsza decyzja w historii, ale zdarzały się już poważne rzeczy, to byłoby rewolucyjne.
Starczy już tych rewolucji nam w tych ostatnich latach. Ania, to skracaj te Y tam i kończymy z tym, nie? Tak, to tu już widać, że mamy proste równanie, znaczy no, równanie kwadratowe nam wychodzi. Tu się to redukuje po prostu do fajnej liczby. Tu mamy wzory skróconego mnożenia do rozpisania i tu w ogóle nawet okazuje się, że równanie nie jest kwadratowe, bo nam się YC do kwadratu skraca, czyli nie wejdą nam dwa przypadki, bo czasami faktycznie jak mamy liczenie w układzie współrzędnych, liczenie jakichś współrzędnych, które potem umiejscawiamy ten punkt w układzie współrzędnych, to czasami faktycznie możemy iść od jakiegoś odcinka w jedną stronę lub w drugą stronę, a tutaj się okazuje, że nie będzie dwóch przypadków. Mogłoby być tak, że nam się to nie skróci i wtedy mielibyśmy deltą, dostalibyśmy, że YC jest tyle lub tyle, byłyby dwa przypadki, tutaj nie, tutaj się skraca, do zwykłego równania liniowego porządkujemy i dostajemy, że YC jest 27, przy czym mamy tutaj oblicz współrzędne wierzchołka C, więc no, ja zawsze mówię, że wypadałoby podać ten wierzchołek w całości, nie, co prawda, tu mam napisane 0YC, tu mam napisane ile jest YC, ale wypadałoby to zapisać, nie wiem jak to będzie w punktacji uznanym, no myślę, że taki zapis łącznie z tym no, świadczy o tym, że ktoś obliczył współrzędne. Zapis jest bezdyskusyjny, ale myślę, że ponieważ gdzieś, gdzieś na górze na rysunku, bo muszę powiedzieć, że egzaminator czasami patrzy jak taki detektyw. Na rysunku wyraźnie jest napisane, że C jest 0YC, więc ponieważ gdzieś na dole pojawiło się YC równe 27 i gdyby nie było tego napisu po prawej stronie C równa się 0,27, że tak to ujmę, to w tym momencie też jest maksymalna liczba punktów, że tam jeszcze obwód trzeba policzyć oczywiście, pomijam. To jeszcze będzie, to te też jest zaliczone, dlatego że wyraźnie widać na rysunku, że to YC jest drugą współrzędną tego szukanego punktu. Tak, czyli jakby wszystkie dane są tutaj poprawnie wyliczone. No i ten obwód, czyli po prostu obliczyć, tu już wpisałam te współrzędne obliczone, czyli po prostu obliczyć długości tych odcinków i je pododawać, gdzie no AC jest takiej samej długości jak BC, więc wystarczy nam raz obliczyć. Tam już przed chwilą to podstawiałam, nie mając jeszcze tego C, można sobie tam skorzystać już z tych obliczeń, które tam wcześniej były, trochę przepisać. Wychodzi nam takiego, tym razem właśnie wstawiamy 27 tutaj, no i tu mamy konkretne liczby, czyli tu już tylko obliczamy, dostajemy w tym przypadku. No i robi się, nie? Ładnie nam się to pierwiastkuje, czyli mamy już dwa boki policzone, to AC i BC to jest 25, jeszcze tutaj AB jest do policzenia też tak samo, tu od początku można było wstawić, więc tak naprawdę jakby ktoś nie wiedział, jak policzyć te współrzędne wierzchołka C, no to przynajmniej ten jeden odcinek sobie tu mógł policzyć, mieć konkretną wartość, no i tutaj też obliczamy na konkretnych liczbach, tu niestety nie wychodzi aż tak ładnie, musimy sobie wyciągnąć czynnik przedpierwiastek i tu też niektórzy pytają, czy jak nie wyciągnę czynnika przedpierwiastek, tylko zostawię pierwiastek z 810, to czy coś złego się stanie, czy obecną nic funkcję? Złego się nie stanie, nic złego się nie stanie, o to zawsze, zawsze takie pytanie pada, ja zawsze bardzo słabym uczniom mówię, że jak masz wydziwiać i nie wiadomo co tam robić i teraz się pomylić i napisze, że pierwiastek z 81 to jest 7 i nagle na przykład 7 pierwiastków z 10, to ty zostaw ten pierwiastek z 810 i tyle. Tak, dlaczego? Ja ta liczba tak nie mówiłem, wchodzi tak w dalsze rachunki. Ta liczba nie wchodzi w dalsze rachunki, więc ona nam niczego nie utrudnia, no bo cóż ona tu zmienia w obwodzie, prawda? No, no i to mamy. Jest tutaj wszystko. No i mamy. Dobra, słuchajcie, to jakieś następne, Asia, tam uważałaś, co by teraz zrobić? Tak, było parę próśb o 26 zadanie. 26 już jedziemy. Słuchajcie, to róbcie te 26, ja na chwilę wyskoczę i zaraz wrócę, dobra? Okej. No, sześcianie. Ja stawiam na to, że, bo ja zacząłem o tym zadaniu mówić, ja stawiam na to, że to będzie zadanie, gdzie bardzo dużo osób zaznaczyło błędną odpowiedź, bo to jest kwestia tego, że ludzie czasami zliczają, jak to pięknie się określa, omegę z powtórzeniami, prawda? W tym naszym przypadku bodajże 8 razy 7, a potem jak się pomyśli, że ten sześcian ma 4 przekątne, no to 4 do 8 razy 7, a przecież pamiętajmy, że w tym 8 razy 7, no jakby nie było, uwzględniamy kolejność, więc tych przekątnych też by trzeba tę kolejność uwzględnić. Myślę, że to będzie zadanie najczęściej, znaczy z bardzo częstą błędną odpowiedzią. No i też właśnie to, że potem zliczać liczbę tych przekątnych, że niektórzy pewnie kombinatorycznie, że z tego wierzchołka
to pomnożę przez tyle, a tych wierzchołków mam ileś tam, to myślę, że to potem też będzie. Tak, bo ludzie pewno gdzieś tam jakaś przekątna ściany się pojawi z tyłu, prawda, i ktoś nie zauważy, tak, że to nie jest przekątna sześcianu. Tak, tak, ja myślę, że to będzie, mimo tego, że zadanie zamknięte, to ja myślę, że wiele osób zaznaczy ten wynik 1,14 bodajże, czy coś takiego, bo to będą te nieszczęsne 4,56. Myślę, że część osób też pomyli w ogóle pojęcie przekątnej sześcianu, pomyśli sobie tak celowo, że to jest przekątna, która idzie wewnątrz, albo przekątna, która idzie po ścianie sześcianu. O właśnie. Że to będzie przekątna kwadratu po prostu, który jest w ścianie, że to będzie kolejny błąd, który tu można popełnić. Więc właśnie pierwsza rzecz z tych ciekawszych tutaj, mamy z wierzchołków sześcianu losujemy jednocześnie dwa różne wierzchołki. No i to właśnie słówko, że jednocześnie, świadczy o tym, że kolejność tutaj nie ma znaczenia wśród tych wierzchołków. Zresztą potem też dalsza część zadania o tym świadczy, no bo jeżeli mamy do czynienia z przekątną, obojętnie czy kwadratu, czy sześcianu, to jakby nie patrzymy, że to jest początek, a to koniec przekątnej, tylko że po prostu mamy przekątną, czyli mamy jakiś odcinek. A mogę się wtrącić i coś powiedzieć tylko a propos tego, co ludzie prezentują, bo oczywiście pani Aniu ma pani rację, że właściwie zadanie sugeruje, że kolejność nie odgrywa roli, ale chcę uspokoić wszystkich, którzy rozwiązali to zadanie z kolejnością, dlatego że jeżeli zastosowali tę kolejność w liczniku, że tak powiem, tego ułamka i w mianowniku, to jak tak dobrze jest, wiemy, to się ładnie skróci, więc wszystkie osoby, które uwzględniały kolejność, jeśli tylko zrobiły to w liczniku i w mianowniku, też mówię to a propos rozważań zadań otwartych z prawdopodobieństwa, to oczywiście zrobiły też to zadanie poprawne. Ale tak, ja bym też to zrobił raczej bez rozróżniania kolejności, właśnie patrząc na to słowo jednocześnie, tak? No, ale uspokajam tych, którzy dochodzili do wyniku z kolejnością. Ja zawsze mówię, że trzeba po prostu robić konsekwentnie przez całe zadanie w ten sam sposób. Są oczywiście wyjątki. Zdarzały się takie zadania, gdzie jakby omega się liczyło w inny sposób niż potem się liczyło moc zbioru A. Natomiast to jest takie typowe zadanie, gdzie jak tylko będziemy konsekwentnie szli i pierwszy i drugi etap w ten sam sposób, to właśnie wszystko się i tak poskraca, że będzie dobrze. Czyli tutaj mamy tak, losujemy jednocześnie dwa różne wierzchołki. No, różne, czyli nie mogą nam się powtarzać, nie ma opcji, że wylosujemy ten wierzchołek i ponownie ten sam wierzchołek. Czyli jeśli losujemy dwa różne, no to najpierw losuję spośród 8 wierzchołków, potem spośród 7 pozostałych, bo ten jeden już mam zajęty, no i właśnie dzielę przez 2, bo czy ja wylosuję ten jako pierwszy, a ten jako drugi, czy odwrotnie, ten jako pierwszy, a ten jako drugi, to otrzymałam dokładnie ten sam odcinek, dlatego dzielę to przez 2. W ten sposób można tu zlikwidować kolejność na tych dwóch wylosowanych punktach, no i dostajemy tutaj 28, czyli 28 takich par punktów możemy tutaj otrzymać. No i prawdopodobieństwo tego, że wierzchołki te będą końcami przekątnej sześcianu, czyli ile, na ile sposobów możemy z takich odcinków uzyskać przekątną sześcianu. I tu właśnie lepiej jest zmienić podejście z takiego kombinatorycznego na po prostu popatrzenie na tą figurę i zliczenie takie po prostu geometryczne tych obiektów, o które pytają. Czyli w tym przypadku moc zbioru A to będzie po prostu liczba przekątnych sześcianu, czyli zamiast coś zliczać, na ile sposobów mogę z tego wierzchołka, a na ile z tego i co się będzie powtarzać, a co nie, po prostu wystarczy zliczyć liczbę przekątnych sześcianu i tych przekątnych będzie 4. Można po prostu z każdego wierzchołka, na przykład z jednej podstawy, poprowadzić przekątną sześcianu i z każdego wierzchołka z podstawy tej dolnej będzie szła inna przekątna. Przekątna sześcianu to jest przekątna, która zawiera się, to jest odcinek, który zawiera się wewnątrz tego sześcianu, a nie leży na ścianie tego sześcianu, ani nie leży na krawędzi tego sześcianu. Ona musi iść przez wnętrze tego sześcianu, czyli jeżeli ja sobie tutaj z każdego wierzchołka z tej dolnej podstawy poprowadzę przekątną, to za każdym razem otrzymam inną, jak idąc jakby do całkiem przeciwległego wierzchołka, a tej góry już nie muszę analizować, bo jeżeli ja sobie stąd poprowadzę znowu przekątną, no to mi się to pokryje z tym, co już wcześniej zliczyłam, czyli mam tych przekątnych po prostu 4, no i tutaj właśnie mamy 4,28, w tym przypadku musimy skrócić, żeby sobie dopasować to do odpowiedzi, które są proponowane, czyli wychodzi nam 1,7. Mhm.
To jest takie właśnie świetne rozwiązanie, które po prostu pokazuje, no popatrz na te odcinki, policz je, one są 4 i koniec. Natomiast ja tak sobie pomyślałem o osobach, które są lepsze z matematyki, one te literki, prawda, literki, kolejność i się zaczyna dywagacja, chciałoby się powiedzieć wariacyjna, no i wtedy właśnie w mianowniku mamy 8 razy 7, a w liczniku mamy 4 razy 2, bo jeśli już kolejność jest liczona w mianowniku, to w liczniku też musi być liczona. Mówię o tych literkach. Jak ktoś patrzy po prostu na to zadanie przez pryzmat ciągów, tak, to może też tak to zinterpretować. Dobra, na pytanie, jak ktoś nie wpisał wykropkowane miejsce, ale podkreślił prawidłową, to żeśmy odpowiadali. Tak. Ale jest jeszcze jedno pytanie od pana Krzysztofa, odnośnie tego sprawdzenia komputerowego, bo są dwie wersje arkuszy, jest wersja A, wersja B, czy to jest pierwsza, oczywiście. Druga wersja. I one są odpowiednio oznaczone. Komputer odróżnia? Tak, oczywiście, komputer odróżnia, jest kod paskowy na górze i on zawiera informacje o tym, która to jest wersja. Proszę mi wierzyć, że to, no gdyby było inaczej, to aż strach pomyśleć, co by zrobiła, jeżeli założymy, że połowa była takich, a połowa takich, no to aż strach pomyśleć, co by się działo. Tak, oczywiście komputer odróżnia, znaczy komputer. Komputer jest głupi, to państwo są mądrzy i rozwiązują zadania, a komputer tylko w miarę to zlicza, prawda, bo wie, jaki to jest arkusz. No dobra, to co, ruszamy z dostępnym, tak? Asia, coś tam mamy? Co byśmy teraz zarzucili? Tak, czekaj, które to było? To jest nierównością kwadratową, 29. To tylko takie pytanie, że jak ktoś pomylił znaki i na przykład zamiast minus 2 i 7 dał minus 7 i 2, ale ogólnie zadanie dobrze rozwiązał. To będzie miał 0? Nie, najprawdopodobniej będzie miał 1 punkt. Znowu odwołam się do takiego schematu oceniania, który się co roku pojawia przy tej nierówności. Oczywiście w tym roku może być inny, ale pewno będzie taki jak co roku. Mianowicie, po pierwsze to są miejsca zerowe, czyli trzeba policzyć miejsca zerowe. I teraz, jeśli nie następuje tutaj uproszczenie, to znaczy ktoś źle policzył wyróżnik, delta przysłowiowa jest mniejsza od zera, albo wyszło jedno rozwiązanie, prawda, i zadanie się uprościło, czyli reszty się już wtedy nie sprawdza, to jeśli ktoś zrobił błąd w miejscach zerowych, a właśnie o takim błędzie mówimy, i konsekwentnie rozwiązał tę nierówność, a nierówność się nie uprościła, bo ramiona paraboli tak są skierowane do góry, są dwa różne miejsca zerowe i konsekwentnie jest podana odpowiedź, to otrzymuje taki zdający jeden punkt. I jeszcze jest kwestia tego, skąd wziął się błąd a propos tych miejsc zerowych, czy jest to jakiś błąd rachunkowy, czy może źle przepisana treść zadania, że ktoś po prostu źle spisał współczynniki tej funkcji kwadratowej, ale w takim klasycznym schemacie są źle miejsca zerowe policzone, ale są dwa, nie następuje, są dwa różne miejsca zerowe, nie następuje uproszczenie zadania, nierówność jest rozwiązana konsekwentnie, jeden punkt. No, także słyszeliście, jak się pomylicie rachunkowo i sobie uprościliście zadanie, to macie pecha, ale jak się pomylicie rachunkowo i w żaden sposób nie uprościliście sobie, to macie szczęście, można powiedzieć. Słuchajcie, tak szybko będę leciał te pytania tutaj, jakie mi się pojawiają. Wrzuć, Ania, jeszcze szybko 34, które rozwiązaliśmy. Czy trzeba dwa razy policzyć pary 2, 2 i 3, 3? No oczywiście nie, no nie, to nie jest... Ja zawsze mówię, żeby patrzeć na to, jak na punkty na płaszczyźnie. Wiadomo, że punkt 3, 2 na płaszczyźnie odróżnimy od punktu 2, 3 na płaszczyźnie. Natomiast punktu 2, 2, no aż to trudno powiedzieć, bo to, co teraz mówię, jest oksymoroniczne. No nie odróżnimy od tego cudzysłów drugiego 2, 2. Tak? To są te same zdarzenia elementarne. Tak. Niestety, liczymy je jeden widać raz. W tej tabeli mamy tu wypisane wszystkie zdarzenia elementarne, znaczy efekty tych wszystkich zdarzeń elementarnych, bo to są już sumy wypisane, no i jakby ta suma, która powstaje nam z 3 plus 3 pojawia się tylko raz. Ale pytanie w ogóle mnie nie dziwi, naprawdę to tak trzeba w prawdopodobieństwie to tak tutaj zastanowić się i to może być mylące z tym, czy 2-2 policzyć, jak to jest. Trudne to. Nie zapamiętać, to są punkty na płaszczyźnie. Tak. To nie jest banalne te rzeczy. 30, oczywiście je robiliśmy. Cały czas ludzie się pytają o te 30, dużo jest pytań. Czy można na ten sposób dowieść, czy na ten sposób? No na dowody też jest zawsze każdy kilka sposobów. A jak wszystko na lewo się przeniesie i do wspólnego mianownika, to czy będzie dobrze? No będzie dobrze. Jak się dobrze udowodni, to będzie dobrze, nie?
Jak na lewo. Myślę, że w tym zadaniu jeden punkt będzie za doprowadzenie do takiej prostej postaci. W tym rozwiązaniu, które tu mamy na tablicy, taką prostą postacią jest AC mniejsze od BC albo AC minus BC jest mniejsze od zera, a potem i najważniejsze, i to jest ten drugi punkt, tutaj są dwie klamerki w ostatniej linijce. Myślę, że istotne w takim schemacie oczywiście, który tu jest przedstawiony, będzie to, że zaznaczono, że A minus B jest mniejsze od zera, bo to jest tak naprawdę bezpośrednie skorzystanie z tego, że ta liczba A jest mniejsza od liczby B, prawda? I na pewno egzaminatorzy będą wyczuleni, czy gdzieś będzie zaznaczone, gdyby ktoś na przykład jedną taką klamrę w ostatniej linijce napisał i napisał, że całość jest mniejsza od zera, nie rozdzielił tego, że jest kawałek dodatni i kawałek ujemny, to moim zdaniem tego punktu nie zdobędzie, dlatego że no po prostu tą klamrą napisał tezę. Natomiast wyraźnie widać, że dojście do tej tezy składa się właśnie z tego, że iloczyn liczby dodatniej razy i liczby ujemnej daje liczbę ujemną. Tu istotnie pokazujemy, że wiemy, po co jest to założenie A mniejsze od B. A jak ktoś doprowadził do równania AC mniejsze od BC, czyli to, co Ania też masz, ale nie doprowadził do A mniejsze od B, ale odpowiednio to opisał, to czy dostanie pełne punkty? Bo tu muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o opisy, musiałbym zobaczyć ten opis. Proszę mi wierzyć, że bardzo wielu zdających i bardzo dobrze rozwiązuje to zadanie sposobem elaboratowym. To trzeba zobaczyć, co tam jest napisane. Ludzie czasami mylą słowa dodatnie, nieujemne, niedodatnie, prawda? Zresztą jedno zadanie maturalne też sprawdzało, czy ktoś rozumie jedno zadanie zamknięte o ciągu, sprawdzało, czy nawet słowo niedodatnie przecież było podkreślone, więc musiałbym zobaczyć ten komentarz. Tego się naprawdę nie da powiedzieć, póki się tego nie widzi. No, a to jest tak zwane zadanie różnicujące, zadanie na dowód. Tu zawsze się zastanawiamy, czy dać maksymalną liczbę punktów, czy ktoś naprawdę widzi pełne uzasadnienie, czy po prostu sobie namieszał na literkach i coś mu wyszło, on właściwie nie wie, skąd wyszła ta teza, prawda? Więc tu się patrzy na to wyraźnie. Czy gdzieś będzie, ja myślę, że tu będzie podstawową rzeczą sprawdzenie, czy widać w tym rozumowaniu, że gdzieś jest wykorzystane to, że A jest mniejsze od B. To będzie fundamentalna sprawa, egzaminator będzie wyłapywał ten moment, czy on w ogóle się pojawia w rozwiązaniu zdającego. A jeszcze ja w ogóle do tego dowodu widziałam wersję, gdzie ktoś zaczynał od A mniejsze od B i potem robił, żeby doprowadzić do tej nierówności, która była podana w zadaniu. To też jest dobry sposób? Tak, ja powiem tak, to jest takie odwrócenie kota ogonem. Ja zawsze mówię, no to jest takie, jakby się stanęło na górze Tabor i mamy jakieś objawienie, prawda, że ktoś od nierówności A mniejsze od B. Ja zawsze myślę, że tak układacze takich zadań mogą produkować takie zadania, że biorą jakąś nierówność, prawda, 5 mniejsze od 8, a potem tam mieszają z jakimiś sinusami, kosinusami, wychodzą jakieś niesamowite rzeczy. Ale oczywiście można zacząć od A mniejsze od B, bo to tak w pewnym sensie można by od końca to po prostu napisać. Mnie zawsze zachwycają takie rozwiązania, bo one mi się kojarzą z takim objawieniem, że kogoś po prostu objawiło, a potem jak patrzę do brudnopisu, bo czasami patrzę, to widzę, że ktoś to znowu zrobił od, no, w tą taką no, klasyczną stronę, a potem napisał od drugiej strony, żeby było widać, a przecież my tu mamy do czynienia z równoważnościami, więc wszystko jedno, czy napiszę, że tak z dołu do góry, czy z góry do dołu. Dobra, słuchajcie, 27 było? Tak, 27 jeszcze omówić. Cóż, co tam mamy? Aha, liczby większe od 700. Ktoś ma kolokwium jutro z prawdopodobieństwa, no życzymy powodzenia. No to życzymy powodzenia, bo to jest taki dział, gdzie jak sobie człowiek popatrzy na historię prawdopodobieństwa, jak sobie, przepraszam bardzo za wyrażenie, ale no wielkie umysły jak Newton i Pascal dawali prawie, że po pysku, bo nie można było ustalić jednego modelu w rozwiązaniu zadań, no to kolokwium z prawdopodobieństwa to jest koszmarek. To życzymy szczęścia, bo to... Życzymy, tak. No tak, szczęście jest ważne w prawdopodobieństwie, nomen omen. Jeszcze zanim ten 27, czy będzie możliwość przejrzenia tej prezentacji? Zrobimy powolutku tą prezentację, Ania zrobi powolutku tą prezentację krok po kroku, dzisiaj tak na żywo jeszcze w emocjach, tak, a Ania zrobi fachowo i powoli tą prezentację krok po kroku. Etrapes, czy jesteś głodny? Nie, dzięki. Jest okej. Ania, ruszamy, tak? Tak, to zadanie jest z takim schematem, który też się nieraz pojawiał, bo to nie jest pierwszy raz, że mamy właśnie ułożyć jakąś liczbę naturalną, która jest większa, mniejsza od jakiejś tam zadanej, ale tutaj mamy pewne ułatwienie, bo nie ma tu potrzeby rozbijania tego na przypadki. Czasami trzeba było rozbić, bo dało się ułożyć na przykład
no na różne sposoby. Tutaj nie ma potrzeby rozbijania tego na przypadki. Jak mamy liczbę trzycyfrową, no to zacznijmy od tego warunku, że ma to być liczba większa od 700. Więc co my tu możemy wstawić? No najkluczowe będzie to pierwsze miejsce. Możemy na to pierwsze miejsce wstawić 7 lub 8 lub 9, bo wtedy będzie 700 coś, 800 coś, 900 coś. Jedynka, dwójka i trójka to by było 100, 200, 300 z czymś. Czyli to nam nie pasuje, a więc tu mamy trzy możliwości. No i tu właśnie jakby te wszystkie cyfry, które mamy do dyspozycji są takie, że jak ja tu wstawię nawet siódemkę, to obojętnie co wybiorę sobie potem dalej, to i tak to będzie większe niż 700. Nie mam tu do wyboru na przykład zera, które gdybym jeszcze mogła wstawić dwukrotnie, to będzie wtedy 700. Albo nie jest to porównanie do liczby na przykład 750. Dlatego napisali, no i zbiór bez zera to błogosławieństwo. No, tak, właśnie, po pierwsze to zero, tak, po drugie myślę, właśnie ten, tutaj ta liczba... To słowo do całej matury pasuje. Po drugie ta liczba, do której porównujemy, bo jeżeli to jest większe niż 700, to ja teraz mogę tutaj faktycznie dowolnie sobie powstawiać, jeszcze dowolnie wybrać. Gdybym miała na przykład większe od 750, no to 800 coś albo 900 coś są znowu bezproblemowe, natomiast 700 coś musiałabym zagwarantować, że tam nie będzie na przykład 721, bo wtedy to by było mniejsze od 750. Tu nie ma takiej w ogóle, nie ma takich przypadków, więc możemy to zgrupować 7, 8 lub 9. No i ważne jest, że żadna cyfra się nie powtarza, więc z tych sześciu cyfr tu już jedną sobie wykreślę, siódemkę, ósemkę lub dziewiątkę, więc na drugim miejscu wybieram spośród sześciu, dowolnie, ale jedną wykorzystałam, więc tak naprawdę wybieram spośród pięciu. No i na trzecim miejscu już dwie wykorzystałam, więc wybieram dowolnie, ale spośród czterech. No i to trzeba ze sobą tu przemnożyć, no i wychodzi nam 60 i mamy odpowiedź. Tak. I mamy, ktoś na czacie napisał, ja tego w ogóle nie rozumiałam, nie wiem, wiedziałam o co chodzi, więc sobie wszystkie po prostu rozpisałam i policzyłam. Wyszło 60. Ja jestem za, nie wiem jak wy. Tak jest. Z natury trzeba wyciskać punkty, więc to jest świetny sposób. Dobrze, że tych liczb nie było 600. No. Tak, 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 także no, no. Słuchajcie, co tam Asia? Jeszcze mamy jeszcze... Ania, jeszcze nie Ania ma tak dużo pytań o te zadania. W ogóle no, to jest... A poczekajcie chwilę, te 27, poczekajcie, te 27 jest znowu bardzo proste zadanie. Czy tam w ogóle było jakieś takie trudne zadanie, takie, że rzeczywiście można sobie rozgryźć zęby o tego orzecha tam połamać. Znaczy, mi się podobało to zadanie z pięciokątem tutaj, bo ono było takie, że niektórzy pewnie sobie od razu dorysowali, niektórzy sobie od razu tutaj zrobili właśnie ten trójkąt, a to jakby wcale nie jest takie oczywiste, że my sobie tutaj pociągniemy odcinek AC i on nam przejdzie przez środek S, tylko to wynika z tego, że tu mamy ten kąt prosty, nie? I że jeżeli my gdyby sobie... Centralna Komisja Egzaminacyjna była złośliwa, to ten punkt C przesunęłaby trochę w bok. I wtedy niektórzy, no właśnie nie zrobiliby tego, o czym pani Ania powiedziała, że z automatu sobie poprowadzili średnicę, to jest średnica, tylko że ten rysunek to tak naprawdę sugeruje i myślę, że wiele osób tak zrobiła, zadanie jest zamknięte, w związku z tym znowu można było bardzo szybko pewną rzecz wywnioskować. Fajne zadanko. Mi się podobało, powiem szczerze. Nawet tak, jako otwarte mogłoby być. Tak, tylko takie wtedy... Takie małe spełnienie dla osób, tylko się wtrącę lekko, bo dużo osób pyta, czy tutaj pan Krzysztof jest egzaminatorem. Tak, jest egzaminatorem, sprawdza matury i dlatego jest z nami dzisiaj i komentuje nasze dzisiejsze rozwiązania i wasze pytania zresztą. Także możemy wracać. Tak, tu w tym zadaniu właśnie kluczowe było to, że tu mamy kąt prosty, więc jeżeli skonstruujemy sobie trójkąt ACD, to przeciwprostokątna tego trójkąta prostokątnego jest średnicą, więc odcinek AC jest średnicą, a więc przechodzi przez punkt S, a więc jakby ten pięciokąt dzielimy sobie tutaj na dwa trójkąty i na osobnych trójkątach pracujemy. Tu mamy trójkąt równoramienny, a więc tu sobie od razu dopisujemy ten sam kąt, który jest przy wierzchołku B, no i tu już możemy dalej podziałać, tu w takim razie te 110 dzielimy na 60 i 50, no i wracając do tego trójkąta ACD, możemy już obliczyć tą alfę z sumy kątów w trójkącie, no i wychodzi całkiem przyjemnie. A właśnie jeszcze ten taki patrzenie to było na rysunku... Za dwa? Nie, no to za jeden. Za jeden. Tak.
Ja zawsze powtarzam, żeby nie sugerować rysunkiem, dlatego że nieraz już widziałam w arkuszu, chociaż może częściej w arkuszach z matur próbnych, z wydawnictw, ale wydaje mi się, że w maturze CKE też widziałam, gdzie rysunek nie był zrobiony dokładnie, proporcjonalnie, bo tu faktycznie jak pociągniemy sobie ten odcinek AC, to przechodzi nam przez środek, ale bywały zadania, że to nie był ten rysunek zrobiony dokładnie. I tu owocowało czasami katastrofą, że wtrącę się, dlatego że czasami rysunek sugerował pewne rzeczy, które nie były prawdą. Tak. I nie chodziło o to, że ktoś sobie z rysunku pewne rzeczy odczytał i stracił jeden punkt na uzasadnieniu, tylko nagle rozważał figurę, która była niezgodna z treścią zadania i to się kończyło zerem punktów, bo ktoś po prostu wyciągał wnioski, że coś jest deltoidem, prawda, albo że jakimś, nie wiem, równoległobokiem, a się okazywało, że wcale tak nie jest. Czy a pan Krzysztof będzie sprawdzał tą maturę? Tak, będzie sprawdzał. Tutaj jakieś. Coś będziemy robić. Tak. Tutaj jakieś prośby do pana Krzysztofa nawet formułowane są, żeby się ulitować. No nie, nie. Nie ma takiej możliwości. Tak, zdający czasami piszą, że oby tam 15 punktów, teraz ta waga jest inna, prawda, bo mamy inną sumę punktów za cały arkusz. Tak, ale nie, egzaminator czegoś takiego nie uwzględnia, absolutnie. Bo nie może. Dzisiaj rano czytałam artykuł, akurat to dotyczyło języka polskiego, myślę, że tam można łatwiej zrobić takie rzeczy, o tak zwanym efekcie miłosierdzia, czyli o tym, że te wyniki z matury podstawowej z języka polskiego nie rozkładają się tak, jak się rozkładają po prostu takie standardowe statystyki, czyli nie ma tej krzywej takiej. Rozkład nie jest normalny, to przyznajmy. Tych 30% jest mocna anomalia. Jest. Po prostu część wyników z 20, 28, 26% przeskoczyło magicznie na te 30%. Gdybym miał postawić jakąś hipotezę, bierze się to z tego, że ktoś może widzieć, że jest to bardzo słaba praca i widzi po prostu, że chodzi o jeden punkt, wtedy zbiera się całe konsylium, bo rzadko to się zdarza, ale są sytuacje, w których w zależności od interpretacji pewnego przepisu w kluczu można pewien punkt dać albo go nie dać. To jest chyba moje jedyne wytłumaczenie, ale zawsze robi się to w gronie osób, dlatego że chodzi o to, że gdyby ktoś znowu w innym mieście, w innym miejscu, tak samo miał ten sam punkt i nie chodzi prawie, czy by zdał, czy nie zdał, bo jak już powiedziałem na początku, może to dotyczyć osoby z bardzo wysokiego pułapu punktów, to chodzi o to, żeby też wtedy takiej osobie zaliczyć. I to się może zdarzyć. No cóż, natomiast oczywiście. Miłosierdzie jest po prostu chyba nieuczciwe w takim... Cóż to, dawanie punktów za nic jest nieuczciwe po prostu. Panie Krzysztofie, już zajęliśmy pana ponad godzinę. Czy pan jeszcze ma czas? Mógłby zostać tak, z nami? Ja mam czas, ja mam czas, mogę mówić bardzo. Jasne. Słuchajcie, dajcie spokój z tymi przeciekami. My nic nie wiemy o żadnych przeciekach. Przecieki są na Podlasiu. Pani Asia jest z Podlasia, powiedziała, że nic nie było, że jest czysto, także tyle my mamy do powiedzenia w tej sprawie. Tam Asia mówiłaś o siódmym coś, czy ja się przesłyszałem? Tak, kiedyś na początku, w sensie kiedyś na początku samym ktoś prosił o siódme. No to dajmy siódme. Prawdziwe, nieprawdziwe informacje. Jak zrobicie błąd, to zależy, czy sobie ułatwiliście, czy utrudniliście. Jak ułatwiliście, to niedobrze, a jak utrudniliście, to źle. A, to było to zadanie z rysuneczkiem. Tak. O, a co to? Połączenie w zasadzie dwóch rzeczy. Po pierwsze przekształcenia wykresu funkcji, a po drugie odczytywania własności funkcji z zadanego wykresu. Żadna konkretna funkcja bez wzoru funkcji, tylko po prostu funkcja zadana wykresem w układzie współrzędnych. Czyli pierwsza rzecz, którą robimy, to ustalamy sobie, jak wygląda wykres funkcji G, bo mamy tutaj narysowany, naszkicowany w tym układzie wykres funkcji F i musimy o co tutaj chodzi, mamy f od x minus 2, taki minus, czy w ogóle dodanie, odjęcie liczby za całym wzorem. Jakoś już dawno nie widziałem takiego zadania, dawno nie było, nie? Bywały, tylko tutaj bywało mamy połączone jakby właśnie... na funkcji wykładniczych. Były typowe zbiory wartości, no bo w tym roku nie było też wykresu funkcji wykładniczej, bo została wycięta, że tak powiem, ale były ze zbiorami wartości, takie przesunięcia były. Panie Krzysztofie, może po jakich studiach pan jest? Pytają się ludzie. Ja po matematyce. Ale oczywiście, jak można nie było studiować królowej nauk, no to królowej trzeba oddać hołd, to jest jasne.
Słyszeliście? Słyszeliście. Dobra, Ania, to co? Suwamy się z tymi wykresami, tak? Tak, jeśli mamy właśnie za całym wzorem funkcji, no tego wzoru nie znamy, on nie jest tu konkretnie podany, to jest po prostu f od x, mamy dołożoną jakąś liczbę plus lub minus, to znaczy, że przesuwamy się wzdłuż osi y w wartościach, bo tutaj my już tę wartość funkcji obliczyliśmy, jeżeli podstawiliśmy jakiegoś x-a, jakiś argument do wzoru, gdybyśmy go mieli podany, obliczyliśmy całą tę wartość i dopiero od tej obliczonej wartości, czyli od y-ka, odejmujemy dwójkę. Już się ustawiliśmy na jakiejś wysokości i z tej wysokości schodzimy o dwa w dół, czyli będziemy się po prostu przesuwać w dół, a więc tak będzie wyglądał wykres tej funkcji g. Przesuwamy po prostu wszystko w dół, czyli na niebiesko mam tu zaznaczoną funkcję g, na czarno jest ta oryginalna funkcja f. I teraz odczytujemy sobie różne własności i funkcji f, i funkcji g z tego tutaj rysunku. Zacznę może od takich, które są po prostu na oko do odczytania bez, no przecież tutaj też mamy proste liczenie, ale zbiory wartości funkcji f i g są równe. No jeżeli przesuwaliśmy po wartościach, czyli po y-kach, no to te y-ki nam się zmieniły. Zbiór wartości odczytujemy po osi y, czyli jak góra-dół ten wykres nam się prezentuje, no skoro przesunęliśmy w dół, to zmienił nam się zbiór wartości. Dziedzina nam pozostała. No ale w sumie niektóre się przesuwają i się nie zmienia, no ale w tym akurat tak. Ale co się przesunie? Nie, bo powiedziałem, że przesunięcie, ja cię zrozumiałem, że przesunięcie wykresu automatycznie powoduje, po osi y automatycznie powoduje zmianę zbioru wartości. A no, zależy no, jaką mamy funkcję, no może być tak ułożona, no, tak, że się nie zmieni no, oczywiście, ale tak, jakby z założenia przesuwają ale, nam się po prostu poszczególne punkty. Tutaj no, kamany, no widać. W szczególnych przypadkach może się nam nie zmienić ten zbiór wartości. Jeżeli, no nie, no jeżeli jest zbiorem liczb rzeczywistych, zbiór wartości, no to się nie zmieni oczywiście. No, nie zmieni się. Ograniczony, no to się zmieni. Czyli zbiór wartości nam się zmienił, bo przesunęliśmy po wartościach. Nie zmieniła nam się dziedzina, bo jakby po osi x w prawo-lewo jesteśmy nadal tak samo, ale tu nie o to pytają, czyli akurat punkt B odpada. Funkcje f i g mają te same miejsca zerowe, czyli te same przecięcia z osią x-ów. Widać, że nie, bo funkcja f ma tutaj miejsce zerowe minus 2 i 2, natomiast funkcja g w ogóle nie przecina osi x-ów, a więc nie ma w ogóle miejsc zerowych, czyli punkt c również jest nieprawidłowy. Punkt p 0 minus 2 należy do wykresów funkcji f i g. Punkt p 0 minus 2 to jest taki punkt na x 0, na y minus 2, on należy do wykresu funkcji f, ale nie należy do wykresu funkcji g, więc to też odpada. No i tak drogą eliminacji można by zaznaczyć a, ale ja zawsze proponuję, żeby sprawdzić, czy na pewno, bo może się zdarzyć, że gdzieś się ktoś pomylił. W a ja zawsze po kolei robię, najpierw a, potem b. Ale to nie ma znaczenia, bo nawet jakbyśmy robili po kolei, wyszłoby, że odpowiedź jest d, to ja mówię, żeby sprawdzić też tą, jeżeli 3 odrzuciłam, to ja zawsze proponuję też tą czwartą, no bo może się okazać, że się pomyliłam gdzieś wcześniej. Jeżeli teraz mi wyjdzie, że moja czwarta z rzędu odpowiedź też nie pasuje, to znaczy, że na pewno mam gdzieś źle. Jeżeli trzy mi wyszły na nie, jedna na tak, no to jestem bardziej przekonana co do tego, że zrobiłam dobrze to zadanie. Więc tutaj jeszcze ten punkt A do sprawdzenia. F od 2 plus G od 2, czyli wartość funkcji F w punkcie 2, to jest tyle. Na x równym 2 się ustawiamy i ta wartość funkcji f w punkcie 2 jest równa 0, bo to jest akurat miejsce zerowe, czyli na y jesteśmy na zerze i wartość funkcji g w punkcie 2 jest równa minus 2, a więc jak to do siebie dodamy, to mamy 0 i minus 2, a więc minus 2, czyli faktycznie mamy tutaj dobrą odpowiedź. Słuchajcie. I dodam tylko, że wszyscy pewno się ucieszyli, że to było właśnie to przesunięcie w pionie, a nie to okropne przesunięcie w poziomie, gdzie by się znowu zaczęło w lewo, w prawo, minus, plus i tak dalej. Więc naprawdę CKE znowu tutaj pomyślała o maturzystach. Słuchajcie, no właśnie, bo mi powiedziałyście na początku, że matura była standardowa ze wskazaniem na łatwiejsze, ale to jest naprawdę łatwa matura, to nie jest standardowa. Tak? Mi się to wydaje... jest jedna z łatwiejszych matur w ogóle, o ile, przepraszam, bo to może zdenerwować osoby, które gdzieś się tam pomyliły, ale to pewno są jakieś takie błędy, jakieś takie drobnostki, ale to jest chyba jedna, chyba najłatwiejsza matura w ogóle, jeśli mówimy o tym typie matury i o tych podstawach programowych, które obowiązują. Ciekawa jestem tego rozszerzenia, czy też będzie właśnie, czy też tak potem ocenimy, że było najłatwiejsze z ostatnich lat, czy jednak będzie takie z
standardowe. Czy średnia w kraju wyniesie 12%, prawda? I wtedy będziemy mówić trochę inaczej. Dziękuję ci bardzo, Diana. Powodzenia na studiach. Mamy jeszcze w ogóle jakieś pytania? 26 było? Tam tak. Coś się pytali? 26 było, tak? Było wcześniej. 26 było, tak, słuchajcie, nie pytajcie. Już nie pytajcie o te 30. Nie będziemy już się tam wracać do niego. Jeszcze coś mamy. Do pana jakieś... Krzysztofa. Tak. Jak zostać egzaminatorem? Egzaminatorem zostaje nauczyciel, który zgłasza się do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, która jest związana z jego miejscem zamieszkania i co jakiś czas, nie co roku, Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną przeprowadza specjalne szkolenia, czyli nauczyciel, który chce być egzaminatorem, przechodzi szkolenie, jest zdawany egzamin, każda taka osoba jest wciągnięta po zdaniu pozytywnie egzaminu na specjalną listę egzaminatorów, otrzymuje numer egzaminatora. Gdyby się okazało w późniejszych czasach, takie sytuacje się zdarzają, że ktoś, no użyjmy tego słowa przykrego, ale niestety niekompetentnie sprawdzał matury, to może być skreślony z listy egzaminatorów, czyli specjalny kurs, który się kończy egzaminem w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w naszym przypadku w Jaworznie. Mówię w naszym, bo ja siedzę w Chorzowie, więc dlatego myślę ciepło o Jaworznie. No to świetnie. Aniu, zadanie to z funkcją liniową. Czy za podanie samego B będzie punkt? Otwarte. To było chyba 30, pierwsze albo 30. Jakoś tak. Tak, myślę, że tam właśnie będzie punkt. Tam będzie punkt, bo to jest właśnie szybkie stwierdzenie, że jeżeli wartość w zerze wynosi no ileś tam, prawda, dwa, no to że to jest B. Więc moim zdaniem, jeżeli ktoś nawet bez specjalnych rozpisań, tak jak tutaj widzimy na ekranie, napisał B równe 2, to będzie jeden punkt. Takie jest oczywiście moje przypuszczenie, prawda, jeśli chodzi o schemat oceniania tego zadania. Dlatego ja też zawsze powtarzam maturzystom, żeby pisali wszystko, co im tylko przyjdzie do głowy, bo oni czasem są przerażeni, bo widzą jakieś równanie, nie wiedzą, co z tym zrobić, a czasami napiszą właśnie jedno krótkie stwierdzenie, które wydaje im się zupełnie bez znaczenia, a okazuje się, że jednak za to będzie punkt, bo ono tak. jest... Szczególnie apeluję to do osób, które będą jeszcze zdawały rozszerzenie, żeby pisać pewne rzeczy, tym bardziej, że bardzo często osobom, które piszą rozszerzenie, są zainteresowane matematyką, robią potem jakieś błędy rachunkowe gdzieś w głowie i tak dalej. Egzaminator nie ma za co dać punktu, bo widać, że wszystko jest niby poprawnie, ale rozrywa się gdzieś w głowie. A jeżeli byłoby to napisane, to można by było na przykład zdobyć za pewien fragment zapisu punkt, bo widać w nim rozumowanie. A ludzie bardzo często, bardzo dobrze, szybko liczą, tylko coś w głowie przeskakuje i wtedy zamiast jednego punktu na przykład traci się dwa, bo nie masz niczego, za co egzaminator mógłby dać po prostu punkt. Mhm. A ile osób sprawdza taką maturę? W sensie jedna osoba, jedną maturę, czy jakoś to przychodzi z rąk do rąk? Maturę sprawdza jeden egzaminator, który za to odpowiada, także prawnie składa swój podpis, wpisuje swój numer egzaminatora, natomiast losowo jest określona liczba prac, które są, że tak powiem, wybierane przez egzaminatorów drugiego sprawdzania, czyli ja podchodzę do egzaminatora, wybieram taką losową pracę i sprawdzam, jak sprawdził ten egzaminator. No i wtedy czasami, choć bardzo rzadko, może dojść do jakiejś dyskusji. Wtedy, jeśli by ta dyskusja prowadziła do niejednoznaczności w ocenianiu, decyzję podejmuje przewodniczący takiego zespołu egzaminatorów i ona jest ostateczna. Natomiast... Panie Krzysztofie, dużo pan miał takich sytuacji? Powiem tak. Mówię o sytuacjach dyskusji. Tak, zdarzają się takie sytuacje, kiedy właśnie jest jakieś nieschematyczne rozwiązanie i my musimy, tak jak już powiedziałem dzisiaj, przedstawić schemat punktacji, który my proponujemy w ogóle Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Jest dyskusja wtedy, jak w ogóle podejść do takiego zadania. Albo to, o co Państwo dzisiaj pytali, co zrobić, kiedy ktoś pomylił punkt na osi Y z punktem na osi X. I to najczęściej jest ten piątek i sobota rano. Ogromna dyskusja, co jeszcze tutaj zrobić. Natomiast proszę mi wierzyć, że czasami przewodniczący przychodzi do sali, gdzie siedzą egzaminatorzy, weryfikator przychodzi do sali i mówi: uwaga, ustalono, że jednak pojawiła się inna interpretacja punktacji,
właśnie w zadaniu strzelam 30 i za to, za co wczoraj nie dawaliśmy punktu, jednak dzisiaj dajemy. Wspominałem przed chwilą o tych sytuacjach, gdzie jest ta graniczna liczba punktów. To nie chodzi o to, żeby jednej osobie, prawda, tutaj dać za coś punkt. Tu chodzi o to, żeby w całej Polsce ten punkt dodatkowy się pojawił, jeśli się pojawia jakieś rozumowanie, które jeszcze w sobotę było oceniane na 0, a w niedzielę już jest oceniane na 1. Ale to są dyskusje głównie związane z nieschematycznymi rozwiązaniami, które po prostu trzeba przedyskutować, żeby one weszły do schematu i stały się schematycznymi. Słuchajcie, będziemy powolutku chyba kończyć. Te zadania, o które się pytacie, żeśmy dosyć dokładnie omówili, odpowiedzieli, czy za tabelkę się sam punkt dostanie, czy... Co jeżeli błąd rachunkowy, tak? Mówiliśmy, duże znaczenie w błędach rachunkowych ma, czy to ułatwiło, czy utrudniło dalsze rozwiązywanie zadania. 26 było, tak? Czy za opuszczenie dziedziny będą punkty polecą, też rozgadywaliśmy się o tym, także... Nie polecam. Opuszczenia dziedziny? Nie, nie polecamy opuszczenia dziedziny, nie, absolutnie. Ale nie polecam. A mówiliśmy w tym kontekście tego dokładnie zadania, także słuchajcie, jak macie jakieś do nas pytanka na koniec, na pożegnanie, to słuchamy i będziemy się powoli, powolutku żegnać. Oczywiście tego live'a zaraz tam wrzucimy automatycznie na YouTube'a i będzie cały live, będziecie mogli prześledzić na YouTubie. Serdecznie zapraszamy ludzi, którzy teraz jakoś weszli później i tam mieli pytania o te wcześniejsze, dowodowe i tam dużo odpowiedzieliśmy, jak robiliśmy te zadanie właśnie dowodowe. 33 było? 33. Nie, nie było. To zróbmy może jeszcze te 33 później na pożegnanie, dobra? A ja dokończę jeszcze wątek. Natomiast Ania rozwiąże całą tą maturkę tak jakby na czysto, tak? Powoli, krok po kroku, nie tak na gorąco i również wrzucimy na naszego YouTube'a. Dobra, to jeszcze się nie żegnajmy, zróbmy te 33, skoro było takie tutaj one zapytanie. I chyba po nim już rzeczywiście będziemy powolutku się tu zwijać. Co my tu mamy? Taką geometrię, ale nie analityczną, tak? Planimetrię. Planimetrię i taką całkiem przyjemną, wydaje mi się. Właśnie też zwrócili uwagę w komentarzach maturzyści, że nie było dowodu z planimetrii w tym roku, co na pewno było ułatwieniem dla wielu osób. Na pewno wszyscy się bardzo zmartwili, tak. Kiedy zacząłem czytać to zadanie 33, to właśnie myślałem, że tu będzie jakiś dowód, a potem jeszcze zobaczyłem, że napisano, że trójkąty, które są podobne, są podobne, no. I jeszcze dodano informację o skali tego podobieństwa, więc już w ogóle uśmiechnęła mi się, że tak powiem, twarz, o ile jest to możliwe, dlatego że no znowu pomyślałem, że ktoś pomyślał o tych maturzystach tegorocznych. Szybkie pytanko, czy można coś zrobić, gdy dobrze się rozwiązało, a źle przeniosło na kartę odpowiedzi? Ja także moim uczniom mówię, pisałbym w tej sprawie naprawdę podanie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i zrobiłbym to dziś. Normalnie bym sformułował pismo, w którym opisałbym sytuację, że w zadaniu takim i takim mam świadomość błędu, prawda, i coś takiego, i wysłałbym to do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Mała szansa, ale należy walczyć, bo matematyka to walka, trzeba walczyć o każdy punkt. W związku z tym taki list, listem poleconym z potwierdzeniem wysłałbym, urząd ma określony czas na odpowiedź. Może się zdarzyć, były sytuacje takie, że ktoś na przykład nie przeniósł odpowiedzi na kartę odpowiedzi, więc oczywiście wtedy z definicji mamy zero, tak? Natomiast pisałbym podanie do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Trzeba walczyć o swoje. To co robimy? Więc mamy w tym zadaniu boczne, podane jest jego pole, więc tak, ja bym zwrócił uwagę na niski koszt tej walki, no bo to znaczek na list pocztowy tak nie kosztuje dużo, właściwie nic nie
nic nie tracimy. Robimy. Robimy. Tutaj mamy coś potem o długościach boków w dalszej części, więc faktycznie z tego pola moglibyśmy wyciągnąć tę długość boku, czyli z tablic albo z pamięci wyciągamy sobie wzór na pole trójkąta, trójkąt sobie oznaczymy, że ma boki A i mamy A kwadrat pierwiastek z 3 przez 4 równe 9 pierwiastków z 3. Liczby też fajnie dobrali, bo tu nam się ładnie poskraca i wychodzi A całkiem przyjemne. Pytanie, czy w zadaniu otwartym musimy napisać takie A większe od zera, bo generalnie jesteśmy w planimetrii, więc jak oznaczyłam A jako długość odcinka, to w pamięci mam, że jest to wartość dodatnia, że A nie musimy napisać, nie musimy napisać, ale oczywiście lepiej napisać, żeby uniknąć błędu, kiedy w jakimś innym zadaniu, nie z geometrii, prawda, mielibyśmy zapomnieć o tym A ujemnym, ale na pewno nie ma to wpływu na punktację w takim zadaniu. To by był jakby zbyt drobna uwaga jakby w tym zadaniu, wydaje mi się, jak na to, że to zadanie jest za dwa punkty i że za takie coś miałabym mieć obcięty jeden, gdybym tego nie napisała. Bo to jakby nie wpływa na to, co ja tutaj obliczam. Tak. Na pewno nie napiszę, że A jest równe minus 6, tylko skorzysta z tej opcji dodatniej. Więc mamy już A równe 6, no i teraz prowadzimy sobie tą prostą, prosta równoległa do boku BC, tak będzie przebiegała, przecina boki AB i AC odpowiednio w punktach K i L. No i tutaj, czyli mamy odpowiednio, a więc bok AB jest przecięty w punkcie K i bok AC jest przecięty w punkcie L. Trójkąty A, B, C i A, K, L są podobne, to wynika z tej równoległości, właśnie gdyby tej informacji nie było, to musielibyśmy to sobie sami wywnioskować, z tego, że tutaj mamy tą prostą równoległą do boku. Stosunek długości boków tych trójkątów jest równy 3 do 2, czyli mam tutaj teraz dwa trójkąty podobne, tutaj sobie zaznaczę osobno ten drugi trójkąt, jeden trójkąt to jest A, B, C, no i tutaj mam trójkąt A, K, L, który jest trójkątem podobnym, skoro jest podobny, to znaczy, że również jest trójkątem równobocznym, bo ma te same proporcje boków, czyli mogę sobie tu zaznaczyć boki jakimiś oznaczeniami B, no i mam stosunek długości boków tych trójkątów jest równy 3 do 2, czyli no, można napisać B do A albo A do B, bo nie jest napisany, znaczy mamy tutaj jako pierwszy podany ten trójkąt ABC, czyli ten większy, i drugi podany ten mniejszy trójkąt, który nam tu wyszedł jako wycinek tego większego, więc tu można jakby z tego wywnioskować, że ten stosunek jest podany również w tej kolejności większy, znaczy ten ABC do AKL, tak? Bo z rysunku nam wynika większy, mniejszy, ale myślę, że łatwo się tu pomylić, napisać A do B albo B do A, tutaj mamy wyraźnie A do B, czyli ten trójkąt ABC jako bok A i trójkąt AKL jako bok B, jest jak 3 do 2. No, myślę, że zdarzyły się osoby, które zrobiły odwrotnie i wyszło im wtedy inne B. No i jeżeli wtedy ktoś stracą jeden punkt. I stracą tak, jeden jeżeli punkt, bo za A równe 6 będą miały jeden i za ten drugi stracą. Ja też polecam zawsze, żeby na końcu przeanalizować, czy moje rozwiązanie ma sens, bo jeżeli ktoś by zrobił faktycznie odwrotnie, to mu wyjdzie B większe niż 6, a tak na oko z rysunku wygląda, że powinno wyjść mniejsze i wtedy się trzeba zastanowić, czy może rysunek ma jakiś błąd, czy może coś źle narysowałam, czy może z jakiś drugi przypadek, czy faktycznie zrobiłam coś w złej kolejności. No ale tutaj A do B, czyli zamiast A wstawiam 6, no i wyliczam sobie z tego, można na przykład na krzyż, czyli B razy 3 równe 6 razy 2, no i dzielimy, wychodzi nam, że B jest równe 4, czyli faktycznie spodziewamy się, że B będzie mniejsze niż A, więc B jest równe faktycznie mniej niż 6. No i już. Pięknie, w tym roku piękne liczby wychodziły, nie było żadnych 11, 17 pierwiastków, nie wiem z czego, z 17. Pięknie się liczyło. Tak, tylko brać i zdawać. Dobrze, bardzo dziękujemy panie Krzysztofie za ten profesjonalizm tutaj, jaki pan przede wszystkim wniósł do naszego live'a. Dziękujemy. To wyszło tak bardzo fajnie, bo rzeczywiście ludzie mogli takie konkretne rzeczy, jakie im leżą na sercu, się pytać i wyszły takie bardzo konkretne, tam w zadaniach mówiliśmy konkretne rzeczy, konkretne wskazówki. I warto także je zastosować, bo myślę, że bardzo wiele osób jeszcze przecież podejdzie do części rozszerzonej tego egzaminu. Więc pamiętajmy to, co mówiła pani Ania, lepiej zapisać niż nie zapisać, no bo po co się narażać? Po co się narażać? Po to się stresować i zastanawiać, czy mi to zaliczą, czy mi nie zaliczą. O właśnie. Wszystkim, którzy będą pisać rozszerzoną, życzymy
oczywiście powodzenia 11 maja. Zapraszamy też wtedy na kolejnego live'a dotyczącego właśnie tego arkusza z rozszerzenia. Czy możemy już zapowiedzieć godzinę, czy jeszcze wstrzymamy się? Myślę, że też będzie 18. Około północy, bo ja myślę, że to będzie taka godzina duchów, bo ten arkusz, prawda, będzie pewno straszny, więc tak w okolicach 23.30 można się spotkać. Zacząć, tak, sabat. Aniu, bardzo ci dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Mam jeszcze jedno pytanie, ostatnie do pana Krzysztofa, że do kiedy będą matury sprawdzane? Do kiedy pan będzie siedział nad tymi maturami? W różnych miejscach, dlatego że różne okręgowe komisje egzaminacyjne mają różne terminy, ale najczęściej jest tak, że w ten weekend trwa wielka dyskusja, że tak to ujmę, w Warszawie na temat schematu i tego wyjściowego schematu, bo wyjściowy to potem jest całkiem inny. I w następny weekend pewno będą sprawdzane matury, czyli no, za 2 tygodnie matury podstawowe powinny być sprawdzone. I potem w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie w następnym tygodniu sprawdza się matury rozszerzone. Matury się właściwie sprawdza jeden weekend, więc mimo tego, że maturzyści czekają do lipca na wyniki matur, to same matury z matematyki są sprawdzone, no tak myślę, w przeciągu 3 tygodni powinny być sprawdzone i podstawa i rozszerzenie. 3, maksymalnie 4 tygodnie. I wszystkich was jeszcze na koniec zapraszamy serdecznie na naszą stronę etrap.pl. My się zajmujemy w ogóle robieniem kursów z matematyki wideo. Powoli, spokojnych, takich rzeczowych. Ania stworzyła znakomite kursy dla maturzystów z matematyki. Serdecznie zapraszamy. Znajdziecie nas wszędzie, na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie, na stronie, wszędzie etrap.pl. Spisujcie i nas znajdziecie, jak najbardziej polecamy się na przyszłość. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy panie Krzysztofie, no i będziemy się żegnać. Dziękujemy wam również wszystkim, którzy przyszliście na czata, zadawaliście mnóstwo świetnych pytań, które też na pewno interesowały innych. Dziękujemy.